No myślę, że fenomenu obu zespołów nie trzeba nikomu przedstawiać. GKS Katowice, Beniaminek, tegoroczny debiutujący w rozgrywkach pierwszej ligi, wcześniej w drugiej lidze występował pod nazwą TKKF Czarni Katowice, Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej. W tym roku debiutuje, od razu zgłoszenie akcesu do Plus Ligi, na pewno wykonany warunek sportowy, a więc miejsce w pierwszej czwórce, deklarują też gotowość finansową i podobno halę też mają. No i Spała, SMS PZP Spała. Niepubliczne liceum ogólnokształcące, średnia wieku 18,7 lat. Różnica pomiędzy Katowicami to jest jakieś 7 lat. 7 lat doświadczenia siatkarskiego i nijak nie widać tego na parkiecie, bo ta nasza zdolna, spalska młodzież gra jak równy z równym i na pewno obie drużyny mają apetyty na zwycięstwo. Czekamy na pierwszy gwizdek w dzisiejszym meczu. I jest i on. Kiedy rozmawiałem z sędziami przed dzisiejszym spotkaniem, powiedziałem, żeby życzę im, żeby nie mieli za dużo roboty, bo goście dzisiejszych zawodów, SMS PZP Spała i kapitan Jakub Kochanowski, to jest zresztą zarówno jak gospodarze, czyli GKS Katowice z kapitanem na czele, Maciejem Fiałkiem, zespół, który lubi prowokować, lubi warczyć agresywnie, także po gwizdku sędziowskim. Więc jeśli panowie w białych koszulkach nie będą mieli dzisiaj dużo roboty, to znaczy, że ten mecz będzie rozgrywał się sportowo. Jeszcze trenerzy obu drużyn, goście oczywiście Sebastian Pawlik, to jest też trener reprezentacyjny, który wywalczył złoto kadetów. No i trener GKS-u Katowice, Grzegorz Słaby, bardzo dobrze znany kibicom zaplecza siatkarskiego. Ciekaw jestem przede wszystkim tego, kogo desygnuje do gry Grzegorz Słaby na pozycję atakującego. Czy to będzie jak zwykle w ostatnich meczach Karol Butryn, czy tym razem Janek Król? Ale najpierw sędziowie. Bogusław Pierucki to jest sędzia, który dzisiaj jako pierwszy będzie prowadził spotkanie. Sędzią numer dwa jest Piotr Kasprzyk. Pan Piotr Kasprzyk jest z Libiąża, a pan Bogusław Pierucki z Krakowa. Prosili, żeby wspomnieć o tym na antenie. L1, linia pierwsza, Paweł Józefowski. Linia numer 2, Kamil Zawiślan. Mamy sekretarza jak zwykle, Marcin Weiner. I na takim szczeblu rozgrywek potrzebna jest obecność sekretarza, nie sekretarza, tylko komisarza. Sekretarza już wymieniłem, sędziego głównego Wiesława Cieślika. Tak prezentuje się sztab sędziów, a my zobaczmy, w jakim składzie wybiegną goście. Wydaje mi się, że to jest tylko jedna niewiadoma. Kozub czy Droszyński? Kozub podobno miał kontuzję, czego nie było widać wcześniej, w poprzednim meczu. Kwolek, Bartek jest już na boisku. Kochanowski z numerem 3. I czy jest Kozub? Tak jest, Łukasz Kozub, numer 4 na rozegraniu. Jest też oczywiście Ziobrowski na ataku, jest Tomek Fornal, drugie przyjęcie, Norbert Huber, drugi środkowi, no i któż by inny, Mateusz Masłowski, od niedawna nowy libero Asekoresowi Rzeszów, wicemistrza tego sezonu, no i gospodarze. Karol Butryn, a więc jednak stawia Grzegorz Słaby na tego młodego atakującego. Michał Boński na przyjęciu, pewnie na dwójce przy rozegraniu. Tomek Kalempka, środkowy bloku. Drugi środek bloku, Paweł Pietraszko. Maciej Fiałek na rozegraniu. Rafał Sobański będzie drugim przyjmującym i oczywiście Bartosz Mariański, libero. A więc można powiedzieć, że SMS PZP Spała bez zmian, żelazna szóstka, natomiast w Katowicach, tak jak i przez ostatnie, jeśli dobrze pamiętam, dwa play-offy, w pierwszej szóstce wybiega do gry w pierwszym składzie Karol Butryn. Janek Król w wywiadzie po meczu jeszcze w niedzielę w Spale powiedział, że narzeka na jakiś uraz z pleców. Być może to nie pozwala mu grać na takiej dyspozycji, na jakiej pewnie chciałby się zaprezentować. No ale przypomnijmy, Karol Butryn to jest MVP spotkania numer 2
zawodnik, który w meczu, gdzie GKS wygrał 3-1, wszedł w trudnym momencie dla swojego zespołu. Szarpnął kilkoma fajnymi obranami, popracował też w ataku i myślę, że od tego momentu Grzegorz Słaby nie ma wątpliwości, kto powinien grać na ataku. Na pewno słychać reprezentację kibiców zespoły, których bardzo serdecznie pozdrawiam. Nie mają dzisiaj podestów, więc nie będą chyba zagłuszać nam wszystkich mikrofonów, jaką mamy na hali. Jest też spora grupka kibiców ubrana w barwy GKS-u Katowice. Mają cały jeden sektor zabezpieczony dla siebie. Na razie jeszcze nie do końca wypełniony, ale czy to wszystko ma znaczenie? Zaczynamy! Ostatni playoff tego sezonu pierwszej ligi. Łukasz Kozub w Sobańskiego, przyjęcie w punkt, Fiałek uruchamia Butryna, Butryn od zewnętrznej strony bloku do środka boiska, obok bezludnego Tomka Fornala zdobywa pierwszy punkt dla swojego zespołu. A na zagrywce będzie Maciej Fiałek, a więc łudząco podobne ustawienia obu zespołów, P1 Spała, P1 GKS Katowice. Lekko Fornale, gdzieś tak delikatnie do boku boiska Ziobrowski i tak na pojedynczym bloku nie miał żadnych problemów ze skończeniem obok rąk Karola Butryna. Trzeba pochwalić tutaj rozgrywającego za dobrą decyzję, bo tylko pojedynczy bloku ze strony Katowic nie miał szans zatrzymać Ziobrowskiego. No i teraz Bartek Kwolek, tego pana nikomu nie trzeba przedstawiać. Tego, co robił w polu zagrywki przez ostatnie mecze, chyba też nikomu nie trzeba przypominać. Jak będzie dzisiaj? Powalony tam Błoński, jeśli dobrze widziałem. Sytuacyjna piłka, zatrzymany blokiem Karol Butryn na prawym skrzydle. Był mocno wyrzucony poza antenkę, a więc można powiedzieć, że dobra praca na dzień dobry gości w zagrywce i bloku. I jeszcze raz Karol Butryn za linią 9 metra. Dużo będzie zależeć od dyspozycji tego zawodnika. Strzał, spustoszenie, jeśli chodzi o atak i zagrywkę w poprzednich meczach. No dzisiaj na razie jedna dobra zagrywka i jeden błąd. 2-2. Zobaczmy, kto będzie serwował po drugiej stronie siatki. Mamy tam Michała Błońskiego. Michał Błoński, zawodnik z przeszłością plus ligową po taśmie Fornala, ten gdzieś na 4-5 metr będzie kończył na podwójnym bloku, zatrzymany Tomek Kalempka, no i mamy po jeden w blokach, raz na lewym skrzydle atakował Sobański, jeśli dobrze pamiętam, zatrzymała go Spała, teraz na lewym skrzydle Tomek Fornal rozbija się o blok GKS-u, miejmy nadzieję, że taka walka punkt za punkt będzie nam towarzyszyć do ostatniego gwizdka w tym spotkaniu. Jeszcze raz Błoński, czy będzie Fornala? Tak jest, ale to jest skrót, Fornal z wysiłkiem goni piłkę Kozub, Fornal kończy, nabił na blok, ale piłka została po stronie Katowic, wyłączony do zagrania Fiałek, Butry na podwójnym bloku, poszedł po skosie, no to jest ta młodość, to jest ta finezja, to jest ta tolerancja ryzyka. Miał wysoko wystawioną piłkę, sygnalizowaną, szczelny podwójny blok. Ja na jego miejscu raczej starałbym się szukać jakiegoś technicznego rozwiązania. Palców bloku, kiwki, obicia bloku, a Karol Butryn, siła razy ramię plus kierunek, 4-2 dla GKS-u. Trzecia zagrywka Błońskiego, czy będzie teraz po skosie tym razem Kwolek na trzeci metr, Ziobrowski. Poszedł po prostej, no nie popisał się teraz tam przy linii Bartosz Mariański, bo miał piłkę dosłownie na rękach, nie był to mocny atak. Miałem wrażenie, że Mariański trochę zamknął oczy, odchylił głowę, tak by się spodziewał jakiejś bomby ze strony Ziobrowskiego. A tu taka niespodzianka, Plasik, i wystarczył na to, żeby zdobyć trzeci punkt. Norbert Huber w polu zagrywki, po skosie i trafia w boisko. To jest as serwisowy, pierwszy w dzisiejszym meczu. Norbert Huber, wspominałem, to jest zawodnik, który zagrywką przypomina mi taką trajektorią lotu. To, co prezentował chociażby w wczorajszym meczu podczas memoriału Huberta Wagnera, Mateusz Mika, taki flot, agresywny, spadający. Nigdy do końca nie wiadomo, czy w linie, czy poza nią. Teraz też problemy. Sobański przyjmował, teraz musi kończyć. Kozub dał radę to podbić, ale to Kwolek musi rozgrywać. Wysoka piłka, Ziobrowski na blok, lata siatka po której stronie. To Ziobrowski w nią wpadł. No więc szczęśliwie, bo szczęśliwie, ale ostatecznie goście zdobywają piąty punkt. Tomek Kalempka, tego pana też chyba nikomu nie trzeba przypominać. To on zdobył dwa asy serwisowe i jedną odrzucającą zagrywkę w tym pierwszym meczu, ale tym razem out w Spale, kiedy to było 2-1 dla Spały i 22-19.
w secie numer 4. Gdyby nie Kalemka i gdyby nie to, co zrobił za 9 metrem, podejrzewam, że dzisiaj oglądalibyśmy memoriał Huberta Wagnera zamiast skupiać się na tym, co się dzieje w Katowicach. Kuba Ziobrowski za linią 9 metra, jeśli dobrze pamiętam, to jest nowy zawodnik Czarnych Radom. I to jest as serwisowy, nie popisał się tym razem Błoński w przyjęciu. Jak na tak doświadczonego zawodnika to dość duży błąd. Nie wiem, czy Błoński chciał się odsunąć od tej piłki, a potem ostatecznie podjął decyzję, że może jednak przyjmę. No, wyglądało to co najmniej ekwilibrystycznie. Spała na prowadzeniu, 5-6. I jeszcze raz Ziobrowski. Teraz tak troszkę bez ryzyka, bez pomysłu. Lekko ta piłka leciała poniżej górnej taśmy. 6-6. Karol Butryn w polu zagrywki. Kwolek, bardzo agresywne przyjęcie. Dołem Kochanowski, Fornal, Plas na drugą stronę. Był tam Butryn dobrze ustawiony przy linii. Kończy Sobański, Masłowski wściekły na siebie. No ten zawodnik przyzwyczaił nas do fantastycznych parad, notabene też mi trochę przypomina właśnie Roberta Milczarka. No, możecie nie wierzyć, ale ja z Robertem spędziłem upojny sezon w MKS Banimex Będzin, więc znamy się dość dobrze. Naprawdę bardzo fajnie Milczarek organizował się wtedy w obronie. No i Masłowski, wydaje mi się, na pewno się co najmniej wzorował nad tym zawodnikiem. Kwolek gdzieś na trzeci metr, Kozub do Fornala, Fornul na blok i wpadła ta piłka. No nawet nie musiała wpaść w boisko, bo spadła po stronie Katowic, a więc skończył ten atak przyjmujący zespoły 7-7. No i bohater poprzedniej akcji teraz będzie za linią 9 metra. I psuje zagrywkę Fornal. Wspominałem, że jest tutaj sektor wolny dla kibiców GKS-u. Teraz już się w pełni zapełnił. Jeśli można realizatora prosić o pokazanie tychże kibiców. Tak jest, to i oni. Ktoś mi kiedyś wspominał, że tutaj w metce siatkówki w Katowicach troszkę brakuje tych kibiców. Ja wtedy wspominałem, że musimy dać trochę czasu naszym gospodarzom dzisiejszego spotkania, żeby się odnaleźli w tej pierwszej lidze, poinformowali tutaj wszystkich dookoła, że jest coś takiego jak pierwsza liga w Katowicach i na pewno ta hala będzie się zapełniać. Emocje, David, to dopiero będą, ja się dopiero rozkręcam. Zregenerowałem gardło, mam dużo wody, jestem gotowy na tiebreak. Pierwsza przerwa techniczna za nami, minimalne jednopunktowe prowadzenie gospodarzy. Rafał Sobański to jest jeden z tych zawodników, który ma zielone światło od Grzegorza Słabego do mocnej zagrywki. Kwolek znowu gdzieś na trzeci metr, Kwolek na podwójnym bloku. To jest out, bloku też nie było. No nie miał łatwego życia Bartek Kwolek, bo nie dość, że musiał przyjmować mocną zagrywkę. No to Łukasz Kozub przyzwyczaił nas do tego, że takim siatkarskim pendolino dostarcza piłkę do lewej antenki, gdzie już zazwyczaj czeka Bartek Kwolek na skończenie tej piłki. A teraz po tej zagrywce nie zdążył się zebrać. Zobaczymy, jak będzie teraz Sobański. Czy będzie w Kwolka? Nie, w drugą stronę Masłowski, ale też problem z przyjęciem. Kozub dołem, Kwolek na potrójnym bloku. Zatrzymany Masłowski, chyba podwójne odbicie. Tak mi się też wydawało, ale nie będą się z tym zgadzać zawodnicy ze Spały. Tomek Fornal odsuwa Bartka Kwolka od pierwszego sędziego dzisiejszych zawodów, pana Bogusława Pieruckiego. Żeby tutaj nie było jakichś niepotrzebnych emocji, bo i po co? 10-7, pierwszy czas w dzisiejszym meczu prosi pan Sebastian Pawlik. No dobrze, obiecałem. Obiecałem, że będziemy dzisiaj rozmawiać na temat tego, jak zaczęła się akcja pod tytułem Otwórzcie Ligi. Czy ktoś z was pamięta? Dajcie znać na czacie, z czego to się wszystko wzięło. Podpowiem, że to była siatkówka damska, a my zobaczmy, co zrobi Rafał Sobański po tej przerwie.
zaryzykował i przestrzelił, a więc pierwszy punkt notujemy na koncie trenera SMS PZPS Spała, pana Sebastiana Pawlika, bo ta przerwa na żądanie wybitnie wybiła przyjmującego GKS-u z uderzenia, a za linią 9 metra z drugiej strony siatki jest teraz kapitan zespołu Jakub Kochanowski. Po taśmie zdążył Mariański, dołem Pietraszko, Błoński nie ma łatwego zadania, Kochanowski stał tam, gdzie stać powinien. Kwolek kończy na lewym skrzydle i to są te ataki, które mieliśmy okazję do znudzenia oglądać w poprzednich playoffach. Jeśli ma wysoko przełożone ręce, to je obija, jeśli ma nisko, to trafia w boisko. Ale fajny rym. I tak właśnie skończył punkt numer 9 dla swojego zespołu Bartek Kwolek. Jeszcze raz Kochanowski za linią 9 metra. Mariański teraz, dobre to było przyjęcie, Pietraszko, pierwszy atak z środka siatki, to była taka przesunięta o jakieś 1,5 metra, krótka. Miałem też wrażenie, że Pietraszko nie złapał tej piłki na swoim zasięgu, dokładnie mówiąc ta piłka nie poleciała dostatecznie wysoko, aby wbił gwoździa ze zgiętej ręki, atak, ale skuteczny, 11-9, bohater poprzedniej akcji z zagrywki, Masłowski, dobre to było przyjęcie, Kozub odpowiada z środka siatki, no i to jest właśnie ten atak, kiedy środkowy dostaje piłkę pod rękę, może wtedy obrócić nadgarstkiem, nakryć piłkę dłonią i zameldować się w trzecim metrze. To właśnie zrobił ten sympatyczny środkowy zespoły, z którym miałem okazję rozmawiać. Notabene poznałem też jego rodziców, którzy tu przyjechali na mecz. 11-10, Łukasz Kozub. Przyjęcie Sobańskiego też odrzucające od siatki, Błoński, bardzo proszę nie celować moje stanowisko, nie zmienia to postaci rzeczy, że gdzieś tam od zewnętrznej strony bloku do środka boiska, chyba najbardziej z tego punktu ucieszył się Jarek Żmijewski, statystyk GKS-u Katowice, który tu wyskoczył aż za tego swojego bunkra, 12-10. Maciej Fiałek, rozgrywający, Fornal, do boku boiska przyjęcie, Kozub uruchamia Siobrowskiego, a Siobrowski z premedytacją wykorzystuje dziurę w bloku. Mam takie wrażenie, że ilekroć Kozub dostaje piłkę na skrzydło, tylekroć bardzo szybko przerzuca całą szerokość siatki piłkę do antenki, żeby mieć u swojego atakującego lotny blok. Bartek Kwolek. No ten molten zakręcony w jego dłoni zaraz pewnie będzie bardzo nieprzyjemny w przyjęciu, a jednak nie. Gdzieś tam trafia swojego kolegi pod siatką. Chyba Hubert dostał w ramię piłką. Nie trafił czysto Kwolek w tą piłkę. No myślę, że potrzebuje kilku przejść i kilku prób, żeby się wstrzelić. 13-11. Michał Boński w polu zagrywki. I też się myli. Tutaj będą nerwy z obu stron siatki. Albo przynajmniej oba zespoły będą mocno ryzykować, bo kto nie ryzykuje, ten nie jada kawioru, a mówiąc dokładnie nie wygrywa pierwszej ligi. 13-12, Norbert Huber. Błoński miał problemy z przyjęciem, jedną ręką wystawiał Fiałek, nie skończył ataku Kalempka, ale też nie wyprowadzą kontry przeciwnicy. Co teraz? Pewnie jeszcze raz ponowią atak. Tak jest, to było dość czytelne, że Fiałek będzie chciał poprawić to, co mu nie wyszło w pierwszej akcji. Natomiast Kalempka, jak było widać, machnął tą swoją prawą ręką, zahaczył piłką o taśmę i doprowadził do stanu. 13-13. Norbert Huber. To jest aut, chociaż czekałem do samego końca, czy liniowy pokaże chorągiewkę w górze i przede wszystkim, czy główny uniesie swoje dwie dłonie do góry, bo ta piłka Hubera zawsze jak zaczarowana spada gdzieś w okolicach 9 metra. 14-13 i jeszcze raz Tomek Kalempka w polu zagrywki. Pierwsza zagrywka nieudana, jak będzie tym razem? Lżej, ale między dwóch zawodników. Fornal zderzył się z Kwolkiem. Kochanowski, no takim bardzo spektakularnym uderzeniem wbił się w boisko GKS-u, ale proszę zobaczyć przy okazji następnego ataku tego zawodnika, że mam wrażenie, że on tak chowa głowę, jakby się bał, że piłka od bloku trafi go właśnie w twarz. Charakterystycznie ucieka głową do parku. 14-14. Ziobrowski w Mariańskiego, przyjęcie w punkt, Fiałek też jedną ręką i zatrzymany pojedynczym blokiem przez Kochanowskiego, Paweł Pietraszko. To była po raz kolejny piłka na zgiętą rękę, którą dostał ten środkowy z Katowic. No ale też trzeba odnotować, że to Fiałek miał ostro na siatkę przyjętą piłkę, mógł się ratować wystawą jednorącz. I to wszystko skończyło się dobrze dla gości. Jeszcze raz Ziobrowski przed drugą przerwą techniczną, czy zaryzykuje?
Lżej, Mariański, tym razem lepsze przyjęcie. Druga linia, Michał Błoński w Masłowskiego. Nawet nie dgnął, ale dotykają, nie dotykają. Przechodzą pod siatką zawodnicy z Katowic. Dwupunktowe prowadzenie gości, druga przerwa techniczna. Widzimy się po przerwie. Wracamy do gry po przerwie technicznej. Ziobrowski kozłuje już Moltena za linią 9 metra. Zobaczymy, jak ta przerwa wpłynęła na jakość jego zagrywki. Nie zaryzykował Błoński. Troszkę do boku boiska. Sobański trafia w boisko. No, ja też mam uzasadnione podejrzenia, że ta piłka mogła nie wpaść w boisko, tak jak to zrobił Bartek Folek w kierunku liniowego. Nie ukrywam też, że Sobański miał niedociągniętą piłkę do antenki. Męczył się w tym ataku. Ostatecznie 15 punkt ląduje na koncie GKS-u. O, Masłowski dzisiaj na pewno dużo będzie zależeć od dyspozycji tego zawodnika, jak i tego Karol Butryn w Masłowskiego, taki pojedynek jeden na jeden. Masłowski na trzeci metr, Fornal na blok i Wout. To jest legitymacja zespołu ze Spały. Ilekroć mają sytuacyjną piłkę, a i przeciwnicy wyskoczą rękami za wysoko, to te ręce są z uporem maniaka i chirurgiczną precyzją obijane. 15 do 17, Tomek Fornal będzie zagrywał. I ta piłka zatrzymuje się na taśmie. Mam wrażenie, że po raz kolejny Fornal psuje zagrywkę. 16 do 17. No, Spała ma takie minimalne dwa oczka prowadzenia, gdzie grając punkt za punkt mogą wygrać ten set. Ale umówmy się, dwa punkty prowadzenia przy takich równo grających sportowo drużynach to jest praktycznie nic. Tutaj trzeba być skupionym do samego końca. Sobański w Masłowskiego. Masłowski na trzeci metr. Kozub uruchamia Kwolka. Kwolek nie kończy ataku i znowu siatki dotykają gospodarze. To są błędy, które mogą się zemścić, bo dobrze popracowali pasywnym blokiem. Stał dobrze ustawiony Sobański w obronie. Mieli kąty na wyrównanie. A tak kolejny raz dwupunktowe prowadzenie gości i Jakub Kochanowski. Wspominałem, zagrywający według mojej oceny numer 2 w zespole Spały. Pierwszy to Kwolek, drugi to Kochanowski. Jest mocno Mariański, przyjęcie w punkt. Fiałek nawet nie dgnął, Butryn na pojedynczym bloku. Kwolka poszedł po skosie, wściekły na siebie Tomek Fornal. Miał gdzieś tam piłkę na rękach, ale ostatecznie po uderzeniu Karola Butryna ta piłka wykręciła dłonie Fornala, wyszła na aut. 17 do 18, powolutku, ale konsekwentnie zmierzamy w stronę końca tego pierwszego seta. Paweł Pietraszko za linią 9 metra. Skrót, Fornal dał się, nie dał się zaskoczyć tej akcji. Ziobrowski po prostej jeszcze gdzieś tam zahaczył o dłonie Błońskiego. Dobry atak. No, można już otwarcie powiedzieć zawodnika Czarnych Radom. 17 do 19, a serwować będzie, no właśnie, zawodnik MKS Będzin, Łukasz Kozub. Mocno po skosie, ale Mariański utrzymał przyjęcie. Fiałek uruchamia Butryna, tylko Błońskiego. Obaj na B, ale różni jakieś 10 cm wzrostu. Błoński przebija się przez blok Spały i 18 do 19. No, jeśli Gieksa ma zamiar pograć jeszcze w tym secie, to jest najwyższy czas, żeby odrobili przynajmniej jeden punkt przy własnej zagrywce. Jak będzie teraz? Fiałek psuje zagrywkę. I cały czas dwa punkty prowadzenia gości. Z drugiej strony siatki Bartek Folek. Można by powiedzieć, że jeśli Spała myśli o wygraniu w tym secie, to dobrze by było odskoczyć jeszcze na 1-2 punkty, a to się może stać za sprawą tego zawodnika z numerem 2 na plecach. Ale jednak nie, Kozub znowu trafia w taśmę, pod nosem rzucił kilka nieparlamentarnych słów i nie była to kurza stopa. 19 do 20. Skąd info, że Kozub będzie nie? Ano, mam w telefonie kilka wiarygodnych informatorów, tak bym powiedział. To nie są potwierdzone informacje, to są na razie plotki.
Błoński w Masłowskiego, przyjęcie w punkt. Kozub uruchamia Kwolka. Kwolek się myli z drugiej linii, trafia bardzo daleko w aut. No i to tym razem GKS doprowadza do remisu. Wydawało mi się, że Spała będzie grała spokojnie. Miał dobrą piłkę Kwolek. Nie wiem, czy nie za późno wybił się za tego trzeciego metra. A za linią dziewiątego metra jest Michał Błoński. Kwolek, przyjęcie na czwarty, piąty metr. Fornal na skrzydle. Nie ma tam punktu. No i jak sędzia to zinterpretuje, to będzie out. I będą protesty Katowic, bo Butryn miał prawo przebiec pod antenką, jeśli tylko tej antenki nie dotknie. A z drugiej strony siatki stał jeden z zawodników SMS PZPS Spała i zderzył się z Butrynem. A siatkówka to nie jest sport kontaktowy. No ale pan Bogusław Pierucki pokazuje, że w żaden sposób decyzji nie zmieni. Nawet nie patrzył na protestujących zawodników z Katowic. Zachowuje duży spokój sędzia, więc nie da się oszukać. Tutaj jeszcze o czas prosi Grzegorz Słaby, a Peter Dziwisz obiema rękami machając w dół, jakby chciał wachlować swoich kolegów. Pokazywał, że nic się nie stało, gramy dalej, gramy dalej. No dobra, a więc obiecałem, że porozmawiamy o tym, co pokazujemy w przerwach reklamowych, a więc otwórzcie ligi. Wszystko to zaczęło się podczas pierwszego meczu finałowego pierwszej ligi kobiet pomiędzy, i teraz żebym się nie pomylił, ŁKS Komerskon Łódź oraz KT7 CNC Budowlani Torun. Dziewczyny z obu tych zespołów postanowiły no zaprotestować, mówiąc otwarcie, przeciwko zamknięciu Orlen Ligi, no i pośrednio też Plus Ligi, i przez kilka akcji, chyba dwa albo trzy, przebijały piłkę na drugą stronę palcami. Te akcje, jak łatwo się domyśleć, trwały dość dużo, dość długo, podczas kiedy speaker wyczytał treść oświadczenia tego protestu. Norbert Huber. I po raz kolejny piłka w taśmie, 21-21. Wzbija się tu doping z jednej strony, jednej i drugiej strony hali. Przed chwilą SMS PZPS Spała w postaci swoich kibiców skandowali: gramy u siebie. Teraz z drugiej strony hali pokrzykują za kibice GKS-u Katowice. Fornal, złe to było przyjęcie, Kozub z boku boiska, nie dociągnął piłkę do antenki, Fornal nie skończył ataku, ale też będą problemy, żeby w ogóle podbić tą piłkę do góry. Nie popisali się teraz w defensywie zawodnicy GKS-u Katowice i to się może zemścić, bo za linią 9 metra jest atakujący zespołu ze Spały Jakub Ziobrowski. Przed z boiska Łukasz Kozu, pojawił się Patryk Niemiec. To jest zmiana na podwyższenie bloku. Bez rozgrywającego są teraz goście, więc jeśli będą mieli kontrę w powietrzu, to będzie bardzo ciekawa sytuacja. Ale Ziobrowski się myli. Bardzo nie lubię takich sytuacji, w których trener desygnuje taką zmianę zadaniową na podwyższenie bloku, pewnie trenowaną gdzieś przed meczami na treningach. A takim sposobem zagrywający tegoż zespołu nawet nie daje szans Patrykowi Niemcowi poczuć boiska. Z drugiej strony siatki bliźniacza zmiana. Jest Kornel przystał pod siatką. Jeśli dobrze widziałem, nie ma Macieja Fiałka, więc teraz to Gieksa jest bez rozgrywającego. 22-22. Karol Butryn zaryzykował, Kwolek utrzymał przyjęcie, ale wystawiać będzie Masłowski. Fornal na potrójnym bloku. Ta piłka została po stronie Spały, ale który to już jest błąd własny? Które to już jest dotknięcie siatki? I zwłaszcza wtedy, kiedy można powalczyć na siatce. Gospodarze oddają za darmo piłkę swoim przeciwnikom, a na tablicy wyników jest już 22-23. Reichelt pejdzie na boisko, zmieni Fornala. Myślę, że to jest kolejna zmiana zadaniowa na zagrywkę. No, zaczynam czuć takie przyjemne drętwienie paluszków obu dłoni, jak przy najlepszych meczach, czy to plusligowych, czy pierwszoligowych. Tutaj atmosfera w hali kolejorza w Katowicach sięga zenitu, ale to będzie kolejny błąd. Znowu mylą się zawodnicy ze Spały, znowu przy takiej zmianie zadaniowej. 23-23. Podejrzewam, że ten set będzie się toczył do pierwszego ryzyka,
które się opłaci jednej albo drugiej drużynie. Mam przecieki na temat TJ Sandersa z Będzina, ale o tym może za chwilę Paweł Pietraszko będzie zagrywał. 23 do 23. Po taśmie Masłowski do boku boiska, Kozub dołem do Kwolka. Kwolek trafiał w boisko idealnie. Miałem wrażenie, że teraz i Kwolek, i Blok czekali na to, co się stanie. Kwolek patrzył, czy Blok przyłoży mu ręce. Blok patrzył, czy Kwolek będzie na nie polował. Ostatecznie Kwolek zdecydował się na atak w boisko i to była dobra decyzja. Pierwsza piłka setowa w pierwszym secie ostatniego playoffu. Jakub Kochanowski. Out! Out, chociaż tu wyskoczyli do góry kibice zespoły, ale jeszcze gramy na przewagi. 24 do 24. Janek Król, klasycznie zielone sznurówki, podkolankówki i ochraniacze na kolana. Pewnie wejdzie zadaniowo na zagrywkę. Zmierza w stronę bocznej linii Paweł Pietraszko. Zobaczymy, Janek Król na pewno... Zawodnik, który potrafi mocno zaserwować. Będziemy pokazywać kibiców z GKS-u Katowice. Uspokajam emocje na czacie, ale skupmy się w końcówce na gladiatorach dzisiejszego spotkania. Serw GKS Katowice. Stan przyjmuje Spała. Kwolek, przyjęcie do siatki, Kozub do Hubera. Ależ Huber teraz zagiął nad garskiem. Poszedł... No, dokładnie w przeciwnym kierunku, gdzie skoczył Tomek Kalępka. Bardzo widowiskowy atak. I kolejna piłka setowa dla Spały. Łukasz Kozub, polu zagrywcki. Kozub po taśmie, przyjął to Błoński, Fiałek uruchamia Błońskiego, Błoński na blok, została ta piłka po stronie Spały. Teraz Butryn będzie kończył, Masłowski to podbił. Przebili czysto zawodnicy Spały na drugą stronę. Kalępka zatrzymany blokiem przez Norberta Hubera. I to młodzież ze Spały wychodzi na prowadzenie 1-0 w tym ostatnim playoffie. Oj, będzie tu gorąco. Wracamy po przerwie między setem numer 1 i setem numer 2.
Na audycji według YouTube'a jest jakieś 600 oglądających. Myślę, że realizator zaraz podrzuci mi prawdziwy wynik, bo licznik nie nadąża za YouTube'em, to już zauważyliśmy. W każdym razie, korzystając jeszcze z chwili przerwy przed tym setem i z faktu, że jest już nas całkiem sporo na antenie, bardzo gorąco jeszcze raz witam w imieniu realizatora transmisji ITV Zawiercie na dzisiejszym meczu i oczywiście bardzo gorąco chciałbym podziękować sponsorowi głównemu dzisiejszej audycji, firmie Aluron w Zawiercia, która po raz kolejny nie zawahała się, żeby pokryć koszty związane z realizacją tej transmisji. Dzięki temu mamy okazję patrzeć, co się dzieje tutaj w Katowicach. A dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Katowice przegrały pierwszego seta minimalnie na przewagi 26-28. Zaczynamy od zagrywki Katowic. Sobański w Masłowskiego. Ziobrowski nie kończy pierwszego ataku. Januszewski będzie grał od pierwszej piłki. A Butryn też nie kończy. Dużo szczęścia w obronie mają zawodnicy zespołu, ale szczęście sprzyja lepszym. A Butryn teraz nie myli się. Może jednak inaczej sformułuję to zdanie. Myli się, ale po drodze jeszcze siatki dotykają zawodnicy zespołu. I ostatecznie pierwszy punkt wędruje na konto gospodarzy. Pytanie zasadnicze brzmi, jak porażka w pierwszym secie wpłynie na psychikę gospodarzy i oczywiście też gości. Kwolek do boku boiska, Kwolek kończy, podbił go jeden z zawodników GKS-u, ale siła uderzenia przyjmującego zespoły tak duża, że po tej obronie piłka leci w prostej linii w sufit, 1-1. Wygranie pierwszego seta zawsze daje taki bufor bezpieczeństwa. Pytanie tylko, czy za bardzo nie rozluźnią się ci młodzi zawodnicy zespoły? No i też pytanie, czy za bardzo nie zepną się w odrabianiu strat gospodarze. 1-1, myślę, że ten set może być decydujący. Fiałek na trzeci metr, Boński przebił się przez podwójny blok, który dość równo tam pracował. Norbert Huber doszedł tam do Jakuba Ziobrowskiego, niewielka dziura w bloku. Mimo wszystko Boński właśnie tym kierunkiem zdobywa drugi punkt dla swojego zespołu. Paweł Pietraszko w polu zagrywki. No pamiętam tego zawodnika z rundy zasadniczej. Bardzo dobrze zagrywał. Teraz ma jakiś kryzys za tego 9 metra. Ciągle psuje zagrywki, albo uderzając w siatkę, albo gdzieś poza boczną linię. Rozregulował się celownik temu zawodnikowi. 2-2, a my zobaczmy, jaki celownik z drugiej strony siatki ma Norbert Huber. Out. Po raz kolejny szukał tej długiej, przekątnej pod lewą rękę przyjmującego gdzieś do narożnika boiska, ale teraz zdrowo przesadził. 3-2. Maciej Fiałek, kapitan zespołu GKS Katowice, również doświadczony zawodnik. Także z przeszłością plusligową, 33 lata, 1,86 m wzrostu, dobra zagrywka, Kozub gonił piłkę, Fornal z jednej nogi, schowali ręce zawodnicy z Katowic i to była dobra decyzja. A myślę, że ci, którzy nie mieli okazji słuchać wcześniejszej audycji, to mogą nie wiedzieć o tym, jak swego czasu w rundzie zasadniczej Tomek Fornal z takiej sytuacyjnej piłki szukał palców bloku, których nie znalazł, a znalazł ostatecznie matrycę mojego komputera. Tak więc Tomek, jak mnie słyszysz, to cię serdecznie pozdrawiam. Fiałek psuje zagrywkę, 4-3. Przemek B. Przede wszystkim przypominam zasady. Nie panie komentatorze. Ja się czuję stary, jak mnie ktoś tytułuje per pan. Jestem Marcin, bardzo mi miło was poznać. Statystyki leżą już u mnie na biurku, więc na pewno będziemy mieli okazję się nad nimi pochylić przy okazji jakiejś przerwie w grze. 4-4. Ziobrowski w Mariańskiego, przejęcie w punkt. Kalemka bez bloku, ale dobrze organizują się w obronie goście. Oddają piłkę za darmo. Błoński, czy uruchomi jeszcze raz Fiałek Kalemkę? Nie uruchomił. Sobańskiego. Fiałek cudem to zasekurował. Butryn kiwa za blok. Masłowski zdążył, bo jakżeby inaczej. Fornal, lekki plas na drugą stronę, ale wyłączył Fiałka z rozegrania. Boński na podwójnym bloku, rozbija te ręce i zdobywa piąty punkt dla swojego zespołu. Ależ to była długa akcja, bez jakichś głupich błędów. Dużo cierpliwości po stronie GKS-u, dużo woli walki i zaangażowania w obronie po stronie Spały. Ostatecznie punkt dla gospodarzy. Michał Boński.
skrót, połapał się w tym Masłowski, Kozłów uruchamia Ziobrowskiego, Ziobrowski zatrzymany prosto w ręce Rafała Sobańskiego, tenże młody zawodnik posłał piłkę. No myślę, że tutaj warto zacytować Damiana Dacewicza, który kiedyś starał się bardzo mocno uruchamiać swoich atakujących w kierunku poprostej, że oni po prostu muszą widzieć jakieś te półtora czy dwa metry, jakie blok zostawia im poprostej. Ziobrowski teraz po prostu poszedł dokładnie w kierunku, w którym stał blok, a teraz kontrę mają katowiczanie i Sobański poprostej wykorzystuje ręce Kozuba i zdobywa siódmy punkt dla swojego zespołu. Rozkrzyczali nam się tu kibice w hali kolejarza, a troszkę przycichli goście zespoły. O czas prosi, podejrzewam, że Sebastian Pawlik, bo po co miałby prosić Grzegorz Słaby. Mamy tą upragnioną przerwę w grze, a więc zobaczmy, jak kształtowały się statystyki. Przyjęcie GKS Katowice na poziomie 47% pozytywnego. Z tego Bartosz Mariański 83%, no tego nie da się nie zauważyć. Jeśli chodzi o Spałę, 30% pozytywnego przyjęcia i tam raczej każdy z przyjmujących ma podobne statystyki. Atak, skuteczność Katowice 44%, podczas gdy Spała 57%, a więc przewagę mają goście, jeśli chodzi o skuteczność ataku. Blok delikatnie na korzyść gości. 2 Katowice, 3 Spała, z tego 2 zaserwował Norbert Huber, 1 Kochanowski, a w gospodarzach 1 Michał Błoński, 1 Tomasz Kalempka. Asy serwisowe, 0 Katowice, 2 Spała. To tyle, jeśli chodzi o statystyki. Teraz Tomek Fornal nabija piłkę na blok, podbił to Kochanowski, Ziobrowski zatrzymany po raz drugi wybrał się w tym nie najlepszym kierunku. Ziobrowski zatrzymany blokiem. Teraz mamy przerwę techniczną. 8-3. Dość szybko odjechali gospodarze na prowadzenie w tej partii. Przynajmniej na początku. Myślę, że tutaj zaczyna grać to, co powiedziałem na początku, a więc czy to Gieksa się zepnie, czy Spała rozluźni. Wracamy do gry po przerwie technicznej. 8-3. Michał Błoński w polu zagrywki. Zaryzykował. Chwolek nie przyjmie tej piłki. To jest as serwisowy. Zapisany na koncie przyjmujących. Przyjmującego w zasadzie z Katowic. 9-3. O, Michał Błoński. Szapoba po przerwie technicznej. Ale też bufor bezpieczeństwa dość duży. Mógł zaryzykować. Zobaczymy, jak będzie teraz. Mam wgląd w to, jaka jest skuteczność środkowych z GKS-u. Na pewno o tym za chwilę powiem. Błoński, jeszcze raz Kwolka, tym razem lepsze przyjęcie. I od razu uruchomiony na środku siatki Jakub Kochanowski obraca do boku boiska. I mają przejście goście, zdobywają punkt, zdejmują Błońskiego z zagrywki. A na Państwa ekranach i zaraz w polu zagrywki będzie Tomek Fornal. Tomek Fornal jest już w powietrzu. No nie powinna sprawić problemów Błońskiemu przyjęcie tej zagrywki, ale i tak na trzeci metr. Karol Butryn, dobre to było uderzenie. Masłowski goni piłkę gdzieś pod ścianą. Za darmo dostali gospodarze i mają ważną kontrę w powietrzu. Błoński kiwa w asekuronie. Zakwalifikował sędzia to zagranie jako podwójne odbicie. Jakub Kochanowski będzie się kłócił, ale myślę, że sędzia mu to wyjaśni, że no stał na ziemi. To była piłka bardziej sugerująca odbicie niż granie blokiem. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to chciał powiedzieć Bogusław Pierucki do swojego środkowego z lewej strony. Ostatecznie 10-4 i Kalempka w polu zagrywki. Lekko na razie serwuje ten zawodnik. Kozub i tak musiał oddać piłkę za darmo. Jeszcze raz kontrę uruchamiają zawodnicy z Katowic i teraz bez bloku Paweł Pietraszko na takiej przesuniętej krótkiej mógł po prostu zapytać swoich przeciwników, w którą część boiska chcą dostać piłkę. 11-4 i o czas musi poprosić Sebastian Pawlik. To jest drugi czas dla tego trenera.
w bardzo krótkim czasie, bo ten set zaczyna wymykać się spod kontroli. Padło pytanie odnośnie skuteczności środkowych bloku. Tomek Kalępka. Trzy próby w ataku. Tomek Kalępka, ten, który za chwilę będzie zagrywał trzy próby w ataku w poprzednim secie, ani jednego punktu i jeden zatrzymany atak blokiem. Natomiast Paweł Pietraszko, dwie próby i jeden punkt. Kalępka, teraz jakby trochę mocniej. Masłowski do Kwolka. Kwolek wyszedł, wybrał się w tym kierunku po skosie. To było ustawienie GKS-u Katowice, gdzie nie było na boisku właśnie tego pana w żółtej koszulce, Bartosza Mariańskiego. Na linii strzału stanął Tomek Kalępka. Nie miał najlepszego zadania w obronie, bo Kwolek przy dobrze wystawionej piłce raczej ręki nie będzie zatrzymywał. 11-5. Błoński miał problemy z przyjęciem, goni piłkę Sobański, ale ona trafia gdzieś tam w okolice słupka sędziowskiego i to będzie as serwisowy zapisany na koncie Jakuba Kochanowskiego. 11-6. Zaczynają odrabiać stratę goście dzisiejszych zawodów. Mają jeszcze dużo czasu, ale strata też nie jest najmniejsza. 5 punktów. Kochanowski, bardzo płaska, bardzo nieprzyjemna zagrywka. Nie miał za dużo do powiedzenia Mariański w tej akcji. A serwisowy numer 2 zapisany na korzyść Spały. No naprawdę jestem pod wrażenia zagrywki, jaką wykonał Kochanowski. Nie dość, że mocna, to jeszcze płasko nad taśmą i jeszcze gdzieś tak z nadgarstka podkręcona. Gdzieś leciała w kierunku Błońskiego, skręciła w kierunku Mariańskiego. Naprawdę bardzo nieprzyjemne zagranie. Jak będzie teraz? Teraz po taśmie lżej. Ta piłka straciła na impecie. Pietraszko wreszcie, chciałoby się powiedzieć, dostał piłkę na swoim zasięgu. Mógł obrócić w każdym kierunku i wybrać się pod linię 9 metra. No i to było widać w tej akcji. 12-7. Karol Butryn będzie zagrywał. Karol Butryn lżej, chyba nie lepiej podrzucił sobie piłkę. Kozub uruchamia Ziobrowskiego i to będzie out. Myślę, że Ziobrowski odrobił pracę domową z poprzednich akcji, już nie poszedł po skosie, ale ten atak po prostu nie zmieścił się w boisku. 13-7. Prawie 1500 osób dostaje informację, że jest na antenie. Karol Butryn trafia w taśmę po zagrywce. 13-8 na tablicy wyników. A w pole zagrywki wędruje Łukasz Kozub. Iga Wójtowicz, no bardzo siatkarskie nazwisko. Kozub się myli, trafia w taśmę. 14-8. No myślę, że to jest dobry moment, żeby przytoczyć chyba najgorszą statystykę poprzedniego seta. GKS Katowice zdobył 14 punktów błędami przeciwników. 14 punktów z 24, jakie zdobył w sumie. Do tego dołożył 8 ataków i 2 bloki. Rafał Sobański zagrywa i też się myli. Z kolei SMS PZPS Spała zdobyło 8 punktów błędami przeciwnika. A więc też niemało z 26, jakie zdobyli. Do tego dołożyli 13 punktów atakiem, 3 punkty blokami. I zobaczmy, czy poprawią statystykę asów serwisowych. Bartek Kwolek jest w polu zagrywki. Mariański dał radę to przyjąć, nawet całkiem nieźle jak na zagrywkę Kwolka. Butryn poszedł po prostej i trafił w boisko. Najważniejsze jednak dla gospodarzy jest to, że zdejmuje Bartka Kwolka z zagrywki i daje odetchnąć swoim przyjmującym. 15-9. Paweł Pietraszko w polu zagrywki. No zobaczymy, czy przed tą przerwą techniczną uda im się jeszcze powiększyć przewagę, bo wybitnie kryzys złapali zawodnicy ze Spały. Masłowski dał radę przyjąć, Ziobrowski. No szczęśliwie piłka od rąk Błońskiego trafiła jeszcze w głowę Kalępki. Ostatecznie spadła po stronie Katowic. 15-10.
No i teraz przed tą przerwą techniczną zawodnicy zespoły mają szansę jeszcze zmniejszyć to prowadzenie. Zaczynamy od zagrywki Norberta Hubera. Dam sobie rękę uciąć, że będzie gdzieś pod lewą rękę Michała Błońskiego. A jednak nie, po prostej w Sobańskiego. Przyjęcie gdzieś na trzeci metr. Błoński z lewego skrzydła i nie utrzymał tej piłki. Tomek Fornal wyekspediował ją na drugą stronę i poza linię boiska. 16-10. Druga przerwa techniczna. Widzimy się po reklamach. Otwórzcie ligi. Takie hasło bardzo szybko po tym proteście dziewczyn z pierwszej ligi obiegło świat siatkarski. Bardzo szybko podchwyciły to media siatkarskie, szczególnie te opierające się o pierwszą ligę. Pamiętam, że do tego też przyłączył się zespół Aluron Virtu Warta Zawiercie, publikując zdjęcie, które jest dostępne na ich Facebooku. W międzyczasie Fiałek psuje po przerwie zagrywkę. Całego zespołu ze sztabem trenerskim i z taką kartką Otwórzcie Ligi. Pamiętam, że miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami tego klubu. No oni jasno mówią, że chcą mieć jasność, czy grają w pierwszej lidze o awans, czy grają o pietruszkę, bo na razie według nich tak to wygląda. Ziobrowski też psuje, 17-11. Dużo, dużo błędów. Michał Błoński będzie zagrywał z drugiej strony siatki. No, powoli, ale stabilnie zmierzamy w stronę końca tego seta. Kozub jeszcze raz do Ziobrowskiego. Ziobrowski teraz po skosie. No myślę, że przestali być konsekwentni zawodnicy GKS-u Katowice. Rafał Sobański albo chciał teraz zablokować kierunek do prostej, albo mocno przeleciał na drugą stronę siatki. Zmiana podwójna w zespole zespoły. Widzę, że już nie ma Kozuba, pojawia się Droszyński. Schodzi też Ziobrowski, a więc jest też Domagała na boisku. Kończąc myśl, przeleciał Sobański trochę do antenki i Ziobrowski w tym ataku po skosie miał już zdecydowanie łatwiejsze zadanie. 17-12. Czas na punkty dla Spały. Błoński ostro na siatkę przyjmuje Kalempka 1-1 z Kochanowskim. No ale jeśli tylko środkowy, ten będący w ofensywie, ma piłkę na dobrym zasięgu, w dobrym tempie rzuconą, no to zaryzykuje stwierdzenie, że zawsze ma przewagę nad swoim vis-a-vis, szczególnie kiedy on skacze w pojedynkę. I jeśli pada blok, wtedy to jest najczęściej wina atakującego, że nie popatrzył, jak te ręce są ustawione. Kalempka, teraz Rzej, no i Kochanowski zatrzymany przez Pawła Pietraszko, jakby na potwierdzenie moich słów. Może to nie był taki klasyczny pojedynek 1-1, ale to z kolei Kochanowski ze zgiętej ręki musiał się ratować, a czujnie pod siatką Pietraszko zamknął kierunek. 19-12, 7 punktów prowadzenia, 6 punktów brakuje GKS-owi do zakończenia tej partii. Masłowski w punkt, Domagała poza boczną linię boiska i rośnie prowadzenie gospodarzy. Tomek Kalemka w polu zagrywki, no myślę, że tutaj już mogę śmiało zaryzykować stwierdzenie, że nic nie zagrozi gospodarzom w wygraniu tej partii. Kalemka zaryzykował teraz bardziej, ratują się zawodnicy zespoły. Dał radę przebić to Kochanowski, ale bardzo ekwilibrystycznie, teatralnie wręcz Rafał Sobański stał na linii 9 metra z rękami uniesionymi do góry i patrzył, jak ta piłka przelatuje przez jego ręce. Wychodząc na aut, 21-12, wraca podstawowa dwójka, rozgrywający, atakujący z zespołu zespoły. Wraca Ziobrowski, wraca Kozub, nie ma już Droszyńskiego i Domagały, więc dość szybko Sebastian Pawlik stracił cierpliwość do tej pary zawodników. 21-12.
Kalępka, jeszcze raz ten zawodnik, jeszcze raz mocniej, ale Masłowski utrzymał przyjęcie. Kozub, całą szerokość boiska, do Kwolka, ten wyłącza z rozegrania Fiałka. Sobański na podwójnym bloku, no i bardzo teraz ospale zachowali się zawodnicy GKS-u Katowice w asekuracji tej piłki. Bo co prawda Sobański nabił tak bardzo sugestywnie na blok, ale ta piłka powoli spadała w boisko GKS-u. Myślę, że jakby chociaż któryś z zawodników wykonał ruch, to mieliby szansę mieć kolejną kontrę w powietrzu. 21 do 13. 8 punktów muszą odrobić goście. Czy stać spałe jeszcze na jakąś szaleńczą pogoń w końcówce? Butryn rozbija ręce Hubera. Był tam też dość duży uskok w tym bloku pomiędzy Kwolkiem a Huberem. Wykorzystał to Butryn. 22 do 13. Karol Butryn, tak wspominałem w poprzedniej audycji, jego wyblakłe pomarańczowe buty są już za linią 9 metra. Myślę, że sobie zaryzykuje, a jednak asekuracyjnie taki skrócik gdzieś na 3 metr. Kwolek, podbił go Januszewski, no może to jest recepta na zatrzymanie tego zawodnika. Ustawić tego młodszego libero w polu obrony, nie kończy Sobański na skrzydle, za to Ziobrowski po skosie trafia w samą linię. Ucieszony Sebastian Pawlik, on wie, że nawet jeśli tego seta Spała nie wygra, no to jest potrzebne jeszcze kilka takich akcji, szczególnie przy własnej zagrywce, które pozytywnie zapiszą się w pamięci zawodników ze Spały, po to, żeby z większym impetem wejść w partię numer 2. 3 w zasadzie, 2 jest teraz. Kto tam serwuje z drugiej strony siatki? Jest już Łukasz Kozub. Błoński powalony, ale przyjął idealnie w punkt. Butryn na pojedynczym bloku Kwolka wybrał się moim zdaniem jeszcze też po takiej ryzykownym kierunku od zewnętrznej strony bloku do środka boiska. Jeszcze gdzieś tam delikatnie na milimetry od lewej dłoni Kwolka. Troszkę bardziej Butryn zagiąłby do środka siatki. Wpadłaby mu ta piłka w skarpetki. 23 do 14. Rafał Sobański. Masłowski uszczeliwany zagrywką, przejdzie ta piłka na drugą stronę, lekciutkim plasem z wykorzystaniem rąk bodajże Kozupa, skończył piłkę Michał Błoński. Pierwsza piłka setowa dla GKS-u Katowice, pierwsza z 10, jaką mają do dyspozycji, więc raczej podejrzewam, że ten set szybko zapiszemy na koncie GKS-u Katowice. Fornal miał problemy z przyjęciem, goni piłkę Kozub. Ziobrowski plasuje na potrójny blok. Dobre to było zagranie, bo mogą jeszcze raz wyprowadzić kontrę goście, ale Kwolek mógł tylko uderzać po skosie i to jeszcze prosto w ręce Sobańskiego. A Karol Butryn kończy tą kontrę, zdobywa 25 punkt i mamy remis 1-1. Ten mecz, ba, ten playoff zaczyna się od nowa. Wracamy po tym szybkim bloku reklamowym do gry. Trwa jeszcze przerwa, więc mamy okazję porozmawiać nad tym, nad czym rozmawiamy praktycznie przez cały ten playoff, a więc zamknięcie plus ligi. Kieruję się teraz pytaniem do kibiców. Na pewno są tutaj sympatycy jakichś zespołów pierwszoligowych, niekoniecznie GKS-u Katowice czy SMS PZPS Spała. Szczególnie zależy mi na opinii tych, którzy nie należą do grona sympatyków zespołu z Katowic, Szczecina czy Wrześni, bo ta trójka zespołów złożyła akces do Plus Ligi, tylko w zasadzie pozostałej jedenastki, a więc zespołów, które no w zasadzie nie mają szans się dostać do Plus Ligi. Chciałem zapytać, jak wy podchodzicie do rywalizacji pierwszoligowej, ponieważ ja spotkałem się z bardzo nieprzyjemną tezą, że zespoły pierwszoligowe, które nie mają szans awansu do Plus Ligi, raczej grają o pietruszkę, a wręcz są sparring partnerami dla zespołów, które walczą o tą czwórkę, bo chcą się dostać do Plus Ligi. No powiem szczerze, że gdybym był fanem zespołu, który nie dostanie się do Plus Ligi, ale chce powalczyć, no to taka teoria dość mocno by mnie ubodła, delikatnie powiedziawszy. Ale z drugiej strony, dłużej się zastanawiając nad tą tezą,
ciężko nie zadać racji temu stwierdzeniu, bo jaką nagrodę mają zespoły pierwszoligowe, które nie mogą awansować do Plus Ligi? I z tym pytaniem zwracam się do kibiców na czacie. Nic nie straciliście z tej przerwy czarnoekranowej, jaka miała okazję na naszej antenie być przez chwilę. Wynika to z faktu, że tutaj ambitnie i bardzo dynamicznie rozgrzewali się zawodnicy zespołu. Na tyle dynamicznie, że oczywiście musieli piłką trafić w kable naszego realizatora. Więc przez chwilę straciliśmy kontrolę nad tym, co się działo, ale nasz realizator tutaj już jest, na baczność stoi, pokazuje mi, że zagadałem was na śmierć i to była dobra robota. No ale zapraszam do komentowania, dajcie znać, jakie są wasze opinie na temat zamknięcia tej Plus Ligi, ponieważ chciałbym, żeby ta transmisja była jakimś wyraźnym znakiem, wyraźnym ikoną całej tej dyskusji na temat otwarcia, zamknięcia, zwłaszcza, że spotkałem się z taką teorią zamknięcia też pierwszej ligi, żeby zespoły drugoligowe spełniały pewne kryteria awansu do pierwszej ligi. No i pytanie, absurd czy krok do przodu? Koniec przerwy między partią numer 2 i partią numer 3, 1-1. I pytanie, czy teraz Spała odbuduje się po tym przegranym dość wyraźnie sesie numer 2, a czy nie za bardzo rozluźni się GKS Katowice? Kozub po taśmie, piłka przyjęta w punkt, Butryn na Kwolka, ale jeszcze wcześniej siatki dotknął chyba Norbert Huber, bo miałem wrażenie, zanim jeszcze Kwolek wyskoczył do ataku, to sędzia, no, do bloku, to sędzia już gwizdnął dotknięcie siatki, 1-0. A, dostałem informację od realizatora, że tylko ja straciłem wizję, a więc wszyscy kibice widzieli to, co się działo, a więc fajnie. To pokazuje, że coraz lepsi są realizatorzy w robocie, którą robią. Kwolek, Kiwa, Fiałek, proszę, Błoński. Obaj z takim padzie udali radę wyasekrować tą piłkę, ale teraz zdecydowanie łatwiejszą rolę będą mieli zawodnicy ze Spały. Podręcznik do siatkówki, rozdział pierwszy, punkt pierwszy, kontra. Masz dobrą, dograną piłkę, uruchom środek. I w ciemno skoczył teraz Kalępka do tego ataku Norberta Hubera i roztrzaskał się ten młody środkowy o ręce bloku z Katowic, 2-0. Fornal powalony, ale przyjął, utrzymał przyjęcie i bardzo szybko Łukasz Kozub odbudowuje swojego kolegę spod siatki. Teraz już jakby Huber utrzymał kierunek, nie uderzył przed siebie i to była dobra decyzja, 2-1. Z drugiej strony siatki, państwo tego jeszcze nie widzą, ale jest już Bartek Kwolek. Na pewno daleko staną w przyjęciu zawodnicy z Katowic, bo Bartek no musi w końcu trafić swoją zagrywką w tym meczu. Zmylił już trochę Błońskiego w przyjęciu. Butryn nie rozbił tego bloku, ale piłka została po stronie Katowic. Jeszcze raz Butryn. Lekko po skosie, Fornal to podbił, Fornal będzie kończył i skończył tak, jak to powinien zrobić chwilę wcześniej Butryn, z premedytacją, z impetem, nie zwalniając ręki po skosie, a Karol Butryn zaskoczył tutaj swoich przeciwników, bo nie dość, że nie uderzył mocno, to jeszcze tak równolegle do linii, Błoński miał tam problemy. Pozdro z Kent, pozdrawiam Kenty, bardzo sympatyczna drużyna swoją drogą. Kwolek, teraz mocniej, Mariański nad siebie, nie ryzykował. Butryn, po taśmie ta piłka ułatwiła zadanie Fornalowi w obronie. Fornal kończy na potrójnym bloku, jest Mariański w obronie. Gdzie jest Fiałek? Znalazł się w wystawie i Michał Błoński. Jeśli tak chciał zagrać, to szapoba, czapki z głów dla tego przyjmującego. Ale mam wrażenie, że miał dużo szczęścia w tej akcji, bo nie najlepiej po prostu blok zespołu Spalskiego ustawił nadgarstki. Ostatecznie 3-2. Michał Błoński jest za linią 9 metra. Kilka dobrych zagrywek w poprzedniej partii. Teraz lekko, ale i tak Masłowski gdzieś do boku boiska. Ziobrowski chyba trafił. Wydawało mi się, że słyszałem, jak ta piłka uderza też o blok. Ale nie protestują goście i chyba nikt na hali też nie ma wątpliwości, że to jest punkt numer 4 dla GKS-u Katowice. I jeszcze raz Michał Błoński w polu zagrywki. No lekka zagrywka, mimo wszystko Masłowski jakoś tak nie utrzymał przyjęcia. Teraz skrót, ale przesadził, zdrowo przesadził Błoński. Jakby ten skrót zatrzymał się gdzieś na taśmie, to jeszcze byłaby szansa liczyć na to, że zatańczy ta piłka i spadnie po drugiej stronie, ale ona po prostu w pół siatki wleciała. 4-3, Norbert Huber.
flot. Sobański zdjął piłkę Mariańskiemu. Sobański będzie kończył. Poszedł po prostej. No, powiem szczerze, że to było dla mnie duże zaskoczenie ta akcja, bo Rafał Sobański to jest zawodnik, który, bo podobnie jak Janek Król, uwielbia wręcz atakować po skosie. Zawsze jak ma pojedynczy blok, to po tym skosie idzie. Teraz nie dość, że Sobański przyjmował piłkę, zdjął tą piłkę Mariańskiemu, musiał bardzo szybko dobiec do antenki, to jeszcze wybrał się po nienaturalnym dla siebie kierunku po prostej. No ciekawa to była akcja, 5-3, Kalempka, to będzie out. No, ciekawa strategia w polu zagrywki, bo mam wrażenie, że wybitnie GKS Katowice szuka w przyjęciu Mateusza Kozłowskiego, Mateusza Masłowskiego. I tak było w tej akcji, natomiast no, Masłowski ma przecież dobre przyjęcie. No i jeszcze to ryzyko w polu zagrywki Kalempki nie przyniosło nijak rezultatu. Ziobrowski płasko powalił Błońskiego, ale Błoński przyjął w punkt. Sobański, no tak jak wspominałem, jak ma piłkę dograną do siatki, jak ma pojedynczy blok, to raczej idzie w tym kierunku do skosu 6-4. Karol Butryn będzie zagrywał. Patrzę na to, co się dzieje na czacie. Na pewno będę odpowiadał, czy pociągał wnioski, jakie tutaj kibice serwują nam na czacie odnośnie zamknięcia ligi. Butryn, Lżej, Kwolek, agresywne przyjęcie. Dołem Kozub do Fornala. Fornal. No myślę, że teraz Butryn troszkę nie zachował się najlepiej w obronie, bo stał tak, jakby nie miał przygotowanej pozycji do obrony. Te palce do odbicia górnego zostały rozbite, a przecież za jego plecami już leciał takim lotem Supermana Michał Błoński do przyjęcia dołem. Gdyby Butryn nie zdjął piłki, myślę, że Spała miałaby problem. Fornal, oj, teraz też fatalny błąd w polu zagrywki, trafia gdzieś w barierki tutaj oddzielające trybuny od boiska. 7-5. Zbliżamy się do pierwszej przerwy technicznej. Rafał Sobański. Lekko Kwolek do boku boiska i na trzeci metr. Kwolek kończy i trafił w boisko. No proszę popatrzeć. Myślę, że nie jeden zawodnik, nawet ekstraklasy siatkarskiej, kiedy chwilę wcześniej przyjmował, ma wystawioną taką dość sytuacyjną piłkę z trzeciego metra przez całą szerokość boiska. Ma równy, podwójny blok. Nie wiem, ile zawodników dałoby radę na tyle wykręcić nadgarstek i trafić w boisko. Bardzo proszę operatorów teraz kierować na trybuny GKS-u Katowice. Może po tej akcji, bo Kochanowski, mocna zagrywka, przyjął to Mariański, Pietraszko kończy z środka siatki. Taką oto oprawę przygotowali nam katowiccy kibice GKS-u. No myślę, że gdyby zespół z GKS-u dostał się do Plus Ligi i grał w Spodku, to tam by było ciekawie. Wracamy po reklamach. Ziobrowski nie skończył pierwszego ataku, Kwolek kończy drugą akcję, też się męczy, Pietraszko broni, Butryn będzie wyprowadzał kontrę, trafia w boisko, patrzyłem co pokaże sędzia, bo wydawało mi się, że będzie out, ale pokazał w boisku, a więc 9-6. Właśnie patrzę na czaty, na pewno żal zespołu MKS Kęczenin Kęty, bo to kawał historii siatkówki i właśnie sponsorzy, to jest temat rzeka, jeśli chodzi o rozgrywki pierwszej ligi. Myślę, że o tym porozmawiamy za chwilę, chociaż nie ma takiej potrzeby, możemy rozmawiać dalej, bo psują zagrywkę gospodarze 9-7. Ewidentnym przykładem na temat sponsorów jest to, co się stało w kamperze Wyszków, który to zgłosił akces do Plus Ligi, odbił się od Plus Ligi i teraz razem z Ostrołęką, Ostrołęka teoretycznie powinna spaść do drugiej ligi, a kamper Wyszków ratuje się przed spadkiem z pierwszej ligi. Łukasz Kozub, out.
Myślę, że jeszcze raz powinniśmy pokazać kibiców z Katowic, bo teraz trochę ładniej machają tymi flagami. Trochę za szybko ich wyrwałem do anteny. O właśnie. Jeszcze się przygotowywali. Teraz trochę powietrza tymi flagami na pewno w kierunku swoich zawodników na parkiet wpuszczą. Fiałek, lekka zagrywka, ale Kwolek do boku boiska. Fornal z drugiej linii, proszę, Butryn znalazł się na środku siatki. Mariański uruchamia na skrzydle Błońskiego i Błoński kończy ten atak. No ja pozwolę sobie aż stać i bić brawo dla Karola Butryna, bo atakujący, który ma gdzieś pracować w strefie numer 2, znalazł się w strefie numer 3 swojego środkowego bloku i jeszcze popracował na tyle pasywnie blokiem, żeby złapać kontrę, którą wykorzystali gospodarze. No naprawdę ręce aż same skupiają się, jak to się mówi? Chcą klaskać, może tak. No właśnie, jakie parę lat temu Kamper Wyszków. 3 sezony temu wygrali ligę. 2 sezony temu złożyli akces do Plus Ligi. Zajęli przecież 4. miejsce, a w tym sezonie strefa spadkowa. Spała, teraz ma problemy z wyprowadzeniem pierwszej akcji, a Błoński nie trafia w boisko. I nie zahacza też o aut. Ja myślę, że to nie była najlepsza decyzja teraz Fiałka uruchamiać Błońskiego na skrzydle. Bo trzeba, szanowni państwo, zwrócić uwagę teraz, jak pracuje ten młody atakujący Butryn. Nie dość, że pracował w bloku, to naprawdę jak stróż pędziwiat szybko przybiegł na prawe skrzydło i był gotowy do ataku, ale Fiałek zdecydował się puścić akcję drugim skrzydłem i to była zła decyzja. Zobaczymy, jak teraz Kwolek, out, przestrzelił. Stal Nysa, z tego co pamiętam, to złożyła akces do Plus Ligi zaraz po zamknięciu tej ligi, czyli po sezonie 2011-12 i też od tej Plus Ligi się odbiła, a przecież Nysa to też jest za czasów PLS-u, przed zamknięciem i przed Plusem jeszcze zespół, który zajmował drugie, trzecie miejsce w historii tej ekstraklasy, no i zdobywał też puchar. Kwolek z drugiej linii się myli, 13-8, co się dzieje z przyjmującym zespoły? Widzę na jego twarzy, nie wiem, jakiś gest bezradności, zmęczenia. Teraz jeszcze rozłożył ręce, pokazując jakby nie wie, co się dzieje. 13-8 i o czas musi poprosić Sebastian Pawlik. Wiem, siedzi Piotr Gruszyk na trybunach. To jest były trener przecież BBTS-u Bielska-Białaj. No i też przecież zawodnik, który zapisał się ogromnymi literami w historii polskiej siatkówki, także międzynarodowej. Tak więc, notabene, tak mówiąc między nami, to jest mój fan z czasów, kiedy jeszcze miałem okazję trenować siatkówkę. Tylko problem polegał na tym, że Piotr Gruszka szybko urósł, a ja jakoś zatrzymałem się na 1,70 m i ani grosza więcej. A jeśli dobrze pamiętam, 3,63 miał Gruszka w zasięgu ataku. Przyjmujący, atakujący. No ale wróćmy do tego, co się dzieje tutaj i teraz w Katowicach. 13-8. Fornal, przyjęcie w punkt. Kozub uruchamia Fornala. Fornal trafia. Nie, przebija ręce blokujących i zdobywa. Chciałoby się powiedzieć wreszcie punkt dla swojego zespołu. 13-9. Norbert Huber. No może ten zawodnik poderwie jakoś swoich kolegów do walki, bo jak na razie lekko ospały jest zespół gości. Piłka odbiła się od taśmy, jak zaczarowana, wraca w stronę boiska Spały. Bardzo niepokoi mnie wyraz twarzy Bartka Kwolka. Teraz obrócił się do mojej strony, chowa ręce w oczach, jakby, nie wiem, zmęczony za bardzo. A bardzo liczę na, no, dużą skuteczność tego zawodnika. 14-9, Kalempka, Fornala, ten nad siebie. Kozub musi gdzieś z 5 metra wystawiać wysoką piłkę. Fornal nabił na blok, Kozub wyłączył się z rozegrania. Masłowski uruchamia Ziobrowskiego. Ziobrowski rozbija dosłownie i w przenośni ręce Pawła Pietraszko. Nic też nie dał ten efektowny, ale nieefektywny pad Pietraszko. I jest 10 punkt dla Spały. Kuba Ziobrowski będzie zagrywał. I to jest as serwisowy. Odsunął się Mariański. Mocno zdziwiony wyraz twarzy. Kieruje w stronę liniowego, jakby chciał powiedzieć mu, że
chyba se jaja robisz, że to było boisko, ale wszyscy na hali widzieli, że tak było. A więc 11 punkt dla Spały i topnieje trochę przewaga gospodarzy. Ziobrawski po taśmie, teraz Sobański, przyjęcie w punkt. Butryn na prawym skrzydle, trafia w boisko, sam narożnik. Nie wiem, czy górą poszedł, czy dziurą, ale na pewno kierunek pod 9 metr. Jeszcze tak po tej najdłuższej z możliwych przekątnych. To jest bardzo dojrzały atak, a przecież Karol Butryn, 22 lata, niewiele starszy od swoich przeciwników. 15 do 11. No i ten młodziniaszek, można by powiedzieć, jak na średnią wieku swojej drużyny, będzie zagrywał. Mocniej jest chyba tylko Filip Biegun. Po skosie Masłowski nawet nie drgnął, ale mimo to i tak na trzeci metr. Kwolek podbity z tego ataku z tego 9 metra, ale piłka wróciła na stronę Spały. Ziobrowski podbity tym razem przez Fiałka, Januszewski dołem, Butryn na blok i została ta piłka po stronie Katowic. Pietraszko nie zrobił błędu przy wystawie, Butryn przesadził teraz zdrowo. Chyba stracił orientację, gdzie jest antenka, a gdzie boisko, bo ta piłka prawie trafiła sędziego liniowego tutaj przy linii. 15 do 12. Tomek Fornal jest za linią 9 metra. Błoński, przyjęcie w punkt, Fiałek uruchamia na skrzydle Sobańskiego, ten podbity przez Fornala. Na drugą stronę piłka leci, leci, leci i wychodzi poza linię 9 metra. 4 punkty prowadzenia na drugiej przerwie technicznej, set numer 3. Odetchnijmy chwilę, wracamy po reklamach. Dostaję magiczną informację od magicznego realizatora, że przekraczyliśmy magiczną granicę 2000 wejść, tak przynajmniej nasz serwer podpowiada, więc bardzo się z tego powodu cieszymy i jeszcze raz bardzo serdecznie chcielibyśmy złożyć na ręce przedstawicieli firmy Aluron, która jest no, prawdziwym mecenasem sportu tutaj na południu Polski, szczególnie w pierwszej lidze, za to, że przede wszystkim nie ma problemu, żeby wspierać zespoły pierwszoligowe pomimo zamkniętej ligi, no i przede wszystkim też, że sponsoruje nasze transmisje w sytuacjach, kiedy siatkówka tego najbardziej potrzebuje. Pietraszko teraz posyła piłkę daleko poza linię końcową. Na pewno nie mają tak bezpiecznego prowadzenia gospodarze, aby tak rozluźniać się za 9 metra, bo jest dopiero 16 do 13. I na pewno też zespół ze Spały nie ma jeszcze aż tylu punktów do odrobienia, żeby zwiesić głowę. I myślę, że z tym przekazem popatrzmy na tego oto zawodnika, Kuba Kochanowski. Zaryzykował, problemy Sobańskiego z przyjęciem, goni piłkę Fiałek, wystawił na skrzydło i zatrzymany, nie, skończył atak przyjmujący z GKS-u Katowice. Wydawało mi się, że te ręce na tyle dobrze ułożone były, że ta piłka musi wrócić w boisko gospodarzy, ale jak widać musi to naruszyć. 17 do 13. Na jakiej pozycji grałem? Grałem na rozegraniu, jak wszyscy powiedzmy byliśmy jeszcze równego wzrostu, potem jak mi koledzy odjechali wzrostem, grałem na libero. No a potem przesiadłem się na ławkę komentatorską i tak jestem tutaj. Janek Król, który pojawił się zadaniowo na zagrywkę, Kwolek utrzymał przyjęcie, Kwolek będzie kończył, kiwa i kiwa wręcz z precyzją Michała Kubiaka, który też uwielbia właśnie wykorzystać takie szybkie piłki na skrzydle, niekoniecznie do mocnych ataków, 17 do 14. Łukasz Kozub będzie zagrywał. 17 do 14, utrzymują się te 3 punkty straty Spały. Musi coś wymyślić zespół naszych dzisiejszych gości, żeby powalczyć jeszcze w tym secie. No może teraz Kozub obronił ten atak. Kwolek na podwójnym bloku, zatrzymany i to przez tego niewysokiego Macieja Fiałka. Jeśli dobrze pamiętam, 1,88 m wzrostu. Co prawda nie miał dobrze wystawionej piłki Bartek Kwolek, ale też umówmy się, nie z takich piłek wykręcał niewiarygodne kierunki. I 18 do 14, cały czas na prowadzeniu gospodarze. Maciej Fiałek w polu zagrywki. Kwolek, przyjęcie znowu gdzieś na trzeci metr. Ziobrowski zatrzymany blokiem. Po raz kolejny ten zawodnik rozbija się o dosłownie
ścianę Familoka wymurowaną tu na Górnym Śląsku na skrzydle tego zawodnika. 5 punktów prowadzenia w końcówce. To może być już wystarczająca przewaga, aby gospodarze objęli prowadzenia w tym playoffie. Maciej Fiałek jeszcze raz będzie zagrywał. Zatroskana twarz Sebastiana Pawlika. No musi coś zmienić trener w szeregach swojej drużyny. Kwolek w punkt, Kozub teraz do Kwolka i Kwolek wreszcie w swoim stylu, na swoim zasięgu, w swoim tempie i ze swoim siłą kończy ten atak po skosie, ale to jest dopiero 15 punkt. Zawodnicy spały teraz, proszę, Masłowski przytrzymuje wszystkich tutaj na środku boiska, żeby jak najszybciej opanować emocje, skupi się na następnej akcji, gwizdy na trybunach, Kwolek w powietrzu i piłka w siatce, 20-15. No ten gest Kwolka przed chwilą jakby chciał powiedzieć, no nic mi kurwcze nie idzie. A już tylko 5 punktów brakują gospodarzom do wyjścia na prowadzenie. Spała musi jak najszybciej zacząć odrabiać. Michał Błoński, Masłowski z wysiłkiem wściekły na siebie, chociaż ta akcja się jeszcze nie skończyła. I zatrzymany teraz z drugiej strony. Wyrosła mu kolejna ściana. Ziobrowski tym razem o ręce Sobańskiego dostaje czapę. I myślę, że ta zmiana powinna pojawić się wcześniej. Damian Domagała zmienia Kubę Ziobrowskiego. Teraz jak są 6 punktów do odrobienia przy 4 punktach, które brakują GKS-owi do zakończenia tego seta. Myślę, że trochę Sebastian Pawlik zwlekał za długo z tą zmianą. No ale nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Wszyscy pamiętamy tiebreak z Wałbrzychem w 2014 roku, kiedy to Spała odrobiła 10 punktów. Fornal, gdzieś dobre to było przyjęcie. Fornal kończy, zatrzymany blokiem, bodajże 3-punktowy blok pod rząd GKS-u Katowice. Wybija siatkówkę tym młodym zawodnikom z głowy zespół GKS-u. I jeszcze Sławek, zawsze mam problem z tym nazwiskiem, czy to się czyta wel amerykański, Sławek Busch, czy Sławek Busch. Bardzo proszę kibiców na czacie o wyjaśnienie. Zmienia Tomka Fornala. 22-15. Nie mogą podopieczni tych oto panów Petera Divisia i Grzegorza Słabego wypuścić tego prowadzenia z rąk. Zwłaszcza, że Michał Błoński dokłada jeszcze asa serwisowego. Rozstąpili się Masłowski i Busch od tej piłki, jak może czarne przed Mojżeszem. Rozpędzony GKS Katowice pewnie zmierza do końca tej partii. I jeszcze raz Michał Błoński, wszyscy klaszą, też już kwadrat rezerwowych, zwykle skupiony, teraz też dopinguje swoich zawodników, Huber znowu ze zgiętej ręki, Butryn z miejsca i kończy ten atak. Wspominałem, że Butryn ma ogromną ochotę do gry, bardzo szybko trupta tymi swoimi, jak się dowiedziałem, niewyblakłymi pomarańczowymi butami, żeby wypracować pozycję do ataku. I mamy piłkę setową w secie numer 3 GKS Katowice, pierwsza z 9, jaką będą mieli do dyspozycji. Lekko, nie wiem czy tam Grusz... Huber kończy atak, w międzyczasie pojawił się też libero w zespole z Spały, Jędrzej Gruszczyński. No to jest chyba zmiana, której w życiu bym się nie spodziewał, że Mateusz Masłowski będzie musiał chwilę odpocząć. Pierwsza piłka setowa obroniona. Jeszcze zejdzie Norbert Huber z boiska. 17, jeśli dobrze pamiętam, Dawid Woch, dedykowany do wykonania zagrywki. Ten bęben, co tak dudni, to jest ze Spały, ale nie mają dzisiaj podestów, więc przynajmniej tego nie musimy słyszeć. Potężne piski na trybunach i Dawid Woch psuje tą zagrywkę. 25-16, 2-1 i teraz otwarte pytanie, czy za chwilę będziemy mieli okazję obserwować ostatni set tego pojedynku. Wracamy po reklamach. Thank you.
Nasz realizator zawsze wyłącza mi mikrofon tutaj podczas przerwy reklamowej. Nie wiem, jak było tym razem. Jeśli nie był wyłączony, to myślę, że było słychać delikatną pogawędkę, jaką uczyłem sobie tutaj z panem Liniowym, który, jak się miało okazać, oglądał nasze transmisje i bardzo z tego powodu się cieszył. W związku z tym chciałbym poprosić was, kochani kibice, o to, żebyście podzielili się opiniami na temat transmisji, ujęć, kamer, komentarza. Na czacie, na Facebooku i TV Zawiercie, Volley Tigers, zostańcie z nami na dłużej, bo to jest co prawda ostatni mecz tego sezonu 2015-2016 w pierwszej lidze, no ale przecież to nie jest ostatni sezon siatkarski, za niedługo wystartuje kolejny sezon, w którym będą okazję przeprowadzić kolejne transmisje telewizyjne, jeśli tylko ma to sens, jeśli będą ludzie, którzy będą chcieli to oglądać. A co za tym idzie, tacy ludzie, którzy będą chcieli to wspierać, to naprawdę my bardzo chętnie częściej będziemy gościć na arenach walk siatkówki pierwszoligowej. Przypominam, że rozmawiamy na temat zamknięcia ligi. Wspominałem, że odbiła się od Plus Ligi Nysa i jakoś się jeszcze trzyma. Odbił się Kamper Wyszków z Ostrołęką, no i tutaj było gorzej. Kilka zespołów się jednak dostało. Co sądzicie o tych awansach? Czarni Radom, Bielsko, Biała, MKS Będzin oraz Kuprum Lubin. To są zespoły, które powiększyły grono Plus Ligi od czasu zamknięcia. Myślę, że śmiało można je też przyrównać do poziomu gry zespołów, które prezentują w pierwszej lidze. Nawet nie tylko tych, które grają tutaj w playoffie, ale innych. Co sądzicie o tym jakby mianowniku naszej dzisiejszej rozmowy? Bo leniwie zaczyna nam się set numer 4 od dwóch zepsutych zagrywek z obu stron siatki. Paweł Pietraszko w polu zagrywki. Mam statystyki z poprzedniego seta. Pietraszko po taśmie. Ta piłka nie zmyliła zawodników z Spały. Skończył Fornal. Damian Domagała został na boisku. Nie spojrzałem na składy, a więc są jednak zmiany w zespole ze Spały. Jest Domagała, jest Fornal, jest Huber. Widzę Kozuba, Masłowski. Nie mam pojęcia, kto serwuje, bo jestem tak zasłonięty, że po prostu igły się nie da wpić tam pod siatką. No któż by inny jak nie Kwolek, on też został na boisku i sieje spustoszenie zagrywki. Butryn kończy z wykorzystaniem rąk blokujących, 2-2. To będzie arcyważny set. No myślę, że nikomu nie trzeba tłumaczyć dlaczego. Bo jeśli GKS Katowice wygra tę partię, no to dziękujemy za emocje w pierwszej lidze. Jeśli Spała jednak postawi warunki, to będziemy mieć tiebreak. Póki co Maciej Fiałek w polu zagrywki, lekko Masłowski w punkt, Kozub uruchamia Domagałę, Domagała na pasywny pojedynczy blok Błońskiego, Januszewski i z lewego skrzydła Błoński kiwnął, Kozub zdążył dołem jeszcze Domagała i piłkę oddają za darmo, aczkolwiek z błędem zawodnicy ze Spały, pan Bogusław Pierucki dopatrzył się czterech odbić, nie może, pokazuje stronę Kozuba, że nie będzie z nim rozmawiał, bo nie jest kapitanem. Kwolek, wydaje mi się, że ten zawodnik zastępuje kapitana pod jego nieobecność, a więc Kochanowskiego. Przywołany jest drugi sędzia do pierwszego, pan Piotr Kasprzyk. Coś będą musieli się naradzić. Nie wiem, czy za chwilę nie będziemy mieć zmiany decyzji. No najgorsze, co może być, jak zaczną nam sędziowie odgrywać jakąś rolę. Ale zmiany decyzji nie ma. Cztery odbicia po tej naradzie, a więc w zasadzie tylko upewnił się Bogusław Pierucki w swojej decyzji. No ja chcę, żeby ten playoff zakończył się sportowo, a Spała zaraz będzie ukarana kartonikiem, jeśli nie uspokoją emocji. I jeszcze raz Kwolek podchodzi do sędziego. No on może, bo pod nieobecność Kochanowskiego jest kapitanem, ale jeśli będą to robić zbyt sugestywnie, to się zaraz to zakończy kartonikiem. No właśnie, kartonik żółty jest w powietrzu, on nie skutkuje stratą punktu, ale jeśli Masłowski zaraz nie odejdzie od sędziego, to ten punkt zostanie przyznany kartką czerwoną, a my chcemy siatkówkę, a nie napinanie się przy stoliku sędziowskim. Słupku, dokładnie. 3-2, gramy dalej. Maciej Fiałek, rozgrywający kapitan. Zobaczymy, jak ta przerwa wybije go z uderzenia. Leciutko nie zaryzykował w punkt. I z drugiej linii zatrzymany blokiem Kwolek. Jeszcze przeleciał na drugą stronę boiska.
No i to też mogło się źle skończyć, bo wleciał w Butryna. No i teraz upomina sędzia Butryna. Moim zdaniem to nie powinno tak być, no bo Butryn opadał w bloku, to Kwolek w niego wleciał. Zaczyna nam niebezpiecznie iskrzyć pod siatką. Skupmy się na siatkówce. 4 do 2. Fiałek. Kwolek przyjęcie w punkt. Będzie kończył Fornal i skończył. No wreszcie dobrze, sportowo, mocno po skosie. Wykorzystując dziurę w bloku. Przejście ma Spała, może to wreszcie ustudzi trochę te młode spalskie głowy i tą wodę, która na pewno im się zagotowała. 4 do 3, Norbert Huber będzie zagrywał. Flot, no tak między dwóch zawodników, Błoński ostatecznie przyjmował, a Butryn się pomylił. No widać było na jego twarzy, że ewidentnie to on popełnił błąd w tej akcji. Przesadził po prostu z precyzją do linii i mamy remis, 4 do 4. Dokładnie, zgadzam się z komentarzem Kamila. Nie ma tu faworytów. Porównywalne potencjalnie sportowo zespoły. Mariański w punkt, Fiałek do Błońskiego. Błoński podbity przez Kwolka, ale piłka wróciła na stronę Katowic. Jeszcze raz organizują atak gospodarze. Butryn kiwa. No i to była dobra decyzja, bo przyzwyczaił obrońców na drugiej stronie siatki do mocnych ataków. Zostali w blokach startowych zawodnicy zespoły. Nikt nie wystartował do asekuracji. 5 do 4. Michał Błoński będzie zagrywał. Błoński zawinął tą ręką, Kwolek gdzieś na czwarty metr, dołem Kozub do Fornala. Fornal o blok, ta piłka została wyłączony z rozegrania, jest Fiałek, Sobański na podwójnym bloku, ależ wykręcił teraz nad garstkiem. Bardzo sprytny, techniczny cios, który oczywiście obarczony dużym ryzykiem, bo gdyby połapali się w tym blokujący spały, no to Sobański zobaczyłby piłkę w swoich skarpetkach szybciej, niż on by opadł na boisko. A tak rośnie prowadzenie gospodarzy, 6 do 4. Jeszcze raz Błoński, jeszcze raz mocno, tym razem Masłowski w punkt, Kozub przez środek, Kochanowski nie trafia w boisko. Ucieszył się bardzo wymownie Kochanowski, ale po jego twarzy widać było, że widział, że ta piłka nie weszła w boisko. Masłowski doskoczył do liniowego. Teraz jeszcze pokazuje głównemu, jak duże to było boisko. Spokojnie chłopaki, bo ja tu nie chcę darmowych punktów kartkami. Michał Błoński będzie zagrywał. 7 do 4. Kwolek, jest przyjęcie w zespole zespały, Kochanowski znowu nie kończy, Błoński dołem, Butryn na podwójnym bloku, kończy ten atak, rozszalał się teraz zespół gospodarzy, a zespół zespały jakby się skupił na kłóceniu się ze sędziami, zapomniał o grze, przerwa techniczna, ochłońmy trochę i wróćmy po reklamach. Po przerwie Michał Błoński zepsuł zagrywkę, chociaż niewiele mu brakowało, żeby ona przetańczyła się na drugą stronę. 8 do 5. Lekka zagrywka spały, Mariański w punkt, uruchomiony Sobański na skrzydle. Dużo szczęścia w tej akcji, bo ta piłka po bloku. Mało brakowało, wpadłaby znowu Sobańskiemu skarpetki, ale póki co ten zawodnik nie jest zatrzymany na lewym skrzydle. 9 do 5. Całkowicie zgadzam się z tym, że mamy tu większe emocje niż w Plus Lidze. Plus Liga, jeśli chodzi o finał, wykastrowana z emocji w tym sezonie. Kalempka w aut.
w takim samej konstrukcji playoffu jak tutaj, czyli do trzech zwycięstw, dwa mecze na jednej hali, dwa mecze na drugiej, ewentualny piąty znowu na tej pierwszej. Zaksa Kędzierzyn-Koźle bardzo szybko rozprawiła się w trzech meczach, wszystkie wygrywają 3-0 z no, obrońcą tytułu mistrza Polski, Asekoresowią Rzeszów, a więc tam emocji nie było. Tutaj są. Pytanie, czy przypadkiem zamknięcie plus ligi nie doprowadziło do pewnego rozwarstwienia? Butryn kończy atak, no domagała, mógł lepiej popracować w obronie. Kończąc myśl, czy zamknięcie plus ligi nie doprowadziło do jakiegoś rozwarstwienia poziomu sportowego między zespołami plusligowymi? Szczególnie mam tu nadzieję, mam tu na myśli te, które są w górnej części tabeli w porównaniu do tej, które są w dolnej części tabeli. To też gdzieś jest takie pokłosie zamknięcia ligi. Póki co w Katowicach 10-6, Karol Butryn psuje zagrywkę. No tak, kibice Zaksy na pewno nie mają co narzekać, no bo przecież po poprzednim całkiem nieudanym sezonie w Ekstraklasie, teraz no naprawdę wrócili z dalekiej podróży i zrobili to fenomenalnie. Informacja od realizatora transmisji, 2700 osób słucha audycji, potężne gwizdy na trybunach miały wybić zawodnika zespoły z uderzenia. Sobański zatrzymany w końcu blokiem, mówiłem, że ten blok wisi w powietrzu. Butryn za antenką mógł tylko kiwać na drugą stronę i bardzo ważną kontrę mają zawodnicy zespoły w powietrzu. Kończy ją wreszcie Bartek Folek. To jest być może kontra na wyrwanie tego zespołu z letargu, w jakim najwyraźniej byli. 10-8. I w sam środek siatki Jakub Kochanowski posyła zagrywkę. Szkoda, bo tak patrzyłem, co się będzie działo po tej dobrej kontrze w wykonaniu zawodników zespoły. Miałem nadzieję, że tutaj pójdą za ciosem. Może zacznie się jakaś seria w wykonaniu tych zawodników. A tak od zepsutej zagrywki punkt zdobywają gospodarze. Numer 11, Rafał Sobański będzie zagrywał. Sobański szukał tam Masłowskiego, Masłowski, złe to było przyjęcie, Fornal do Domagały, Domagała pasywny blok i zdobył punkt, no nie popisał się tutaj trochę Mateusz Januszewski, który za późno wystartował do asekuracji tej piłki, w sumie Paweł Pietraszko też otwartą dłonią od dołu chciał jakoś tą piłkę wrócić do gry, nawet jakby mu się to udało, to podejrzewam, że sędzia gwisnąłby zaraz piłkę niesioną, 11-9. Łukasz Kozub w zagrywce celuje w Sobańskiego, dobra to była zagrywka, odrzucony rozgrywający GKS-u od siatki, ale cóż z tego, skoro Michał Boński na lewym skrzydle tą delikatną jakąś 20-centymetrową delatacją bloku Sobańskiego zdobywa punkt numer 12 dla swojego zespołu. No wiele teraz zależy od zagrywki Pawła Pietraszko, bo za chwilę na zagrywkę z drugiej strony siatki będzie wchodził Bartek Folek. Więc jeśli uda się Folkowi troszkę utrudnić życie zagrywką albo atakiem, to będzie miał problem ten zawodnik. Zobaczmy. No właśnie. Bartek Folek posyła piłkę na aut. To na pewno nie pomoże mu za chwilę w wykonywaniu zagrywki. 13-9. O czas prosi Sebastian Pawlik. Więc o, witam z Brukseli. A ja wiem, kto z Brukseli pisze. Pozdrawiamy cię, Grucha. Jeden z naszych realizatorów nie może dzisiaj uczestniczyć podczas transmisji, ale widać, że jest z nami duchem, a ciałem nie. Pozdrawiamy jak najbardziej. Statystyki poprzedniego seta. Przyjęcie GKS 64%, potwornie duże w stosunku do SMS-u z Pała 45, no 20 punktów procentowych, to jest bardzo dużo. Atak 53% skuteczności Gieksa, 38% skuteczności z Pała. Myślę, że to jest pokłosie właśnie tego nie najlepszego przyjęcia. No i blok 5 punktów blokiem zdobyli gospodarze, 0 z Pała. Jeśli chodzi o zagrywkę, to większej różnicy nie widzę. Jeden as serwisowy gospodarze przy 4 błędach, jeden as serwisowy goście przy 6 błędach. Kontratak, 9 w wykonaniu Gieksy, 44% skuteczności, 6 z Pała, 33% skuteczności. No i błędy zobaczmy, 9 punktów po błędach zdobył w poprzednim secie zespół gospodarzy, 6 błędów zdobył w sumie zespół gości w poprzednim secie. Przeliczmy to. 31 chyba na chwilę obecną mają goście w sumie od jeszcze raz, 31 mają zawodnicy GKS-u od Spały. Teraz Kalempka musiał przyjmować piłkę. Butryn skończył, miał po prostu autostradę do piekła, otwartą po prostej i wykorzystał z premedytacją. No więc jeszcze raz, 31 punktów zdobył GKS po błędach przeciwnika. W stosunku do 19
SMS-u spała, więc nie dość, że Gieksa dostaje dużo prezentów od przeciwników, to jeszcze stara się nie popełniać za dużo swoimi błędami. 14 do 10. Maciej Fiałek w polu zagrywki. Lekko, Fornal w punkt. Uruchomiony na środku, Norbert Huber zatrzymany pojedynczym blokiem Tomka Kalempkę. Tomek Kalempka wyprowadza swój zespół na pięciopunktowe prowadzenie i jeszcze przed przerwą techniczną numer 2 w tym secie Sebastian Pawlik prosi o czas i nie ma co się dziwić, bo zaczyna ten set bardzo szybko wymykać się spod kontroli tym młodym zawodnikom zespoły. I jeśli to się stanie, to będziemy mieli okazję zaraz zobaczyć, jak złote medale pierwszej ligi wędrują na szyję Beniaminka tego sezonu GKS-u Katowice. Rozśpiewali się kibice z Katowic, natomiast posępne miny mają kibice zespoły, nawet ten bęben coś przycichł. Koniec tej przerwy na żądanie, no. Pytanie zasadnicze brzmi, jakiego zaklęcia, jaką klątwę uchnął tam Sebastian Pawlik na tej przerwie rzuconą dla swojej drużyny albo drużyny przeciwnej, żeby odmienić oblicze jeszcze tego seta, żeby wymusić tutaj jakiś tiebreak. Jest jeszcze dużo czasu, ale zadanie nie jest łatwe. Kwolek, punkt, domagała, rozbija ręce blokującego GKS-u Katowice. Tomek Kalempka poklepał się po piersi, pokazał, że to raczej był jego błąd. 15 do 11, 4 punkty do odrobienia. Dużo i mało. Czy stać spałę na jakąś szaleńczą gonitwę w końcówce? Bardzo bym sobie tego życzył, bo tiebreak w piątym meczu playoffu to byłaby epicka historia. Ale Sobański podbity nie skończył ataku, jeszcze tam tupnął pod siatką. Fiałek zdążył w asekuracji. Kalempka, wysoka piłka do Błońskiego. Błoński zatrzymany blokiem przez Jakuba Kochanowskiego. No, to jest ta akcja, która poderwie spalską młodzież. Spalskie lasy, jak spotkałem się z takim określeniem nawet. Do walki w tym secie. 15 do 12, zobaczmy. Huber w Błońskiego, przyjęcie gdzieś tak na 1,5 metra od siatki, Butryn kiwa i to była nie najlepsza decyzja, bo stał dokładnie w miejscu kiwki. Kwolek, cóż z tego, jak domagała, po raz kolejny rozbija się o daleko przełożone ręce Tomka Kalempki. 4 punkty przewagi na drugiej przerwie technicznej w secie numer 4. Odetchnijmy trochę, widzimy się po reklamach. Wracamy do gry, Błoński, od razu mocna zagrywka, Kwolek w punkt, jeszcze raz środek i jeszcze raz Tomasz Kalempka, one man show. Bob Budowniczy teraz na całej szerokości siatki stawia takie ściany, że nawet jakbyśmy tam ustawili jakieś pustaki Poroterma, to myślę, że nie byłyby tak skuteczne jak ten zawodnik. 17 do 12. I Michał Błoński pewnie ręki nie zwolni, zobaczmy. Po taśmie ta piłka zatańczyła, Kwolek powalony i Kochanowski kończy ten atak, choć stał na linii strzału. Fiałek, chwila przerwy, więc ja mam pewną propozycję. Bardzo bym prosił realizatora transmisji o zamieszczenie adresu e-mail do naszej redakcji info@itvzawiercie.pl. Jeśli dobrze pamiętam, jest taki. Zrobimy małą sondę. Głosowanie anonimowe. Kto jest wśród kibiców za tym, aby Plus Liga została otwarta? Niech nam wyśle maila o treści tak. Sobański, kiwka na drugą stronę, ale zdjął piłkę Fornal Masowskiemu.
kto jest za utrzymaniem zamknięcia Plus Ligi, niech wyśle nam maila o treści nie. Zbierzemy te anonimowe maile, zrobimy podsumowanie po całym tym meczu. No może nawet poprosimy o jakiś upominek tutaj z klubu, żeby wylosować go wśród osób, które zagłosują za albo przeciw otwarcia bądź zamknięcia Plus Ligi. Zobaczymy, jak kibice się na to zapatrują. Kalępka mocno, ale jest przyjęcie. No i teraz myślę, że ciężar odpowiedzialności za punktowanie spadnie na barki Jakuba Kochanowskiego. Teraz dał radę skończyć ten atak, ale to jest 14 punkt zaledwie na koncie Spały. 4 trzeba odrobić, a 18, czyli 7 do końca Magieksa. Fornal mocno, Mariański, złe to było przyjęcie, ale Sobański ba pojedynczym bloku, jeszcze Kwolek walczy, dał radę, nie będzie ataku, kontry mają w powietrzu gospodarze. Fiałek uruchamia Butryna, Butryn zatrzymany, nie, ta piłka wyjdzie na aut. Wszystko jak na razie wychodzi zawodnikom GKS-u, choć tutaj Damian Domagała sygnalizuje jakieś przejście linii trzeciego metra. No myślę, że to jest szukanie jakiegoś szczęścia tam, gdzie ono kompletnie się nie znajduje. 19 do 14, Karol Butryn. Out, out, to będzie out. Widać było po trajektorii lotu tej piłki, że nie ma prawa ona się zmieścić w boisku. 19 do 15. Jest dwóch zawodników, którzy mogą pociągnąć za 9 metra, moim zdaniem, grę. Jednym z nich jest właśnie ten pan, który za chwilę będzie zagrywał, Jakub Kochanowski. Mariański utrzymał przyjęcie, chociaż z 3 metra Fiałek do Butryna. Butryn na pojedynczym bloku, gęsto tam było do obrońców. Spały dali radę, Domagała, ustrzelił Błońskiego, nie dał rady on się uchylić. Gdzieś tam w Spale pracował ten motyw jak z bullet time'u w Matrixie, odsuwania się od pędzącej piłki w kierunku obrońcy. Tutaj jednak Błoński nie dał rady i jeden punkt Spała odrobiła. 19 do 16. Gwizdy na trybunach mają wybić z uderzenia. Jeszcze raz Kubę Kochanowskiego, który chyba nie zwolni ręki. Nie zwolnił ręki, znaczy zwolnił rękę, ale fatalnie ta piłka w skutkach dla jego zespołu zatrzymuje się poniżej górnej taśmy. I oficjalnie rozpoczynamy odliczanie wsteczne. 20 do 16. 5 oczek brakuje GKS-owi Katowice do historycznego sukcesu tego klubu w siatkówce. Sobański. Fornal gdzieś na 3 metr będzie kończył. Kwolek oblokiwał, a więc utrzymali ten kontakt na 3 oczka z przeciwnikami zawodnicy ze Spały. 20 do 17. Łukasz Kozub, a więc za chwilę, bo przy Kozubie gra Kwolek, za chwilę będzie Kwolek w polu zagrywki. Widzę też, że Janek Król trzyma numerek 9, więc zmieni Pawła Pietraszko, który też zaraz będzie zagrywał. Póki co Kozub w Sobańskiego, Sobański na 3 metr, Butryn na podwójnym bloku, no do snudzenia, nie wiem jak on to robi. Ktoś mu tam mikroportem do ucha podpowiada kierunki ataku, ale widzi wszystko ten młody zawodnik w tym meczu. Zabójcza skuteczność, 21 do 17. Wywołana przeze mnie zmiana. Janek Król z uśmiechem na twarzy zmierza w stronę zagrywki. Jeszcze korner przystał, zmienił Maćka Fiałka na podwyższenie bloku. 4 punktów brakuje GKS-owi Katowice do wygrania tej ligi. 4 punktów brakuje SMS-owi PZPS Spała do wyrównania stanu gry. Janek Król w całym tym Katowice siatkarskim kotle posyła piłkę daleko w aut. Jeszcze tu walczymy, zmiany powrotne. Schodzi Fiałek, schodzi przystał, wraca Fiałek. Nie ma też Janka Króla na boisku. I proszę Państwa, cisza w eterze. Bartek Kwolek, teraz albo nigdy. Błoński utrzymał przyjęcie, ale z 5 metra Butryn będzie kończył. No nie wiem, nie wiem. Harry Potter dzisiejszego pojedynku. Nie dość, że wyszedł od prostej, to jeszcze ustrzelił nikogo innego jak Mateusza Masłowskiego. Myślę, że Butryn i Kalępka to są ci zawodnicy, których w pierwszej kolejności powinni ozłocić
włodarze GKS-u Katowice. 3 punktów brakuje Gieksie. 18 na koncie, oczek spały i Fornar w powietrzu kiwa, jest tam Sobański, dołem Fiałek, Butryn, jak to skończy? No, nie dał rady, Masłowski się znalazł w obronie, domagała, skończył ten atak. 22 do 19, nie skreślajmy tutaj jeszcze młodzieży ze Spały. Historia na swoich kartach siatkarskich zapisała nie takie historie, chociaż zadanie przed podopiecznymi Sebastiana Pawlika arcytrudne. 3 punkty do odrobienia, 3 punkty, Gieksie brakuje do wygrania tej ligi. Gwizdy rozwalają mi bębenki uszne na trybunach. Huber Sobańskiego, złe to było przyjęcie, Mariański dołem, Błoński na podwójnym bloku się myli. Fatalny to był atak przyjmującego z Katowic i maleje ta przewaga. 22 do 20. Jeszcze raz Huber, 3300 słuchaczy. Grzegorz Słaby prosi o czas, nie ma co się dziwić, bo już... Z takiego matematycznego punktu widzenia dawno nie widziałem na tablicy wyników, żeby mniej punktów do odrobienia miała Spała niż tych oczek, których brakuje GKS-owi do zakończenia tej ligi. Ostatnia chwila, żeby podziękować firmie Aluron za objęcie sponsoringu nad tą transmisją. 22 do 20. Huber znowu odrzuca rozgrywającego Katowic od siatki. Butryn kończy ten atak. No myślałem, że jeśli Butryn zmieni skrzydło z prawego na lewe, to już może tak skutecznie nie będzie. Przecież nadgarstek wtedy trzeba wygiąć w zupełnie innym kierunku. Widać Butrynowi nijak to nie robi różnicy. 23 do 20. 2 oczek brakuje Gieksie. 3 oczek brakuje Spale. I Michał Błoński ze stoickim spokojem podrzuca Moltena. Jest już w powietrzu, jest mocna zagrywka. Masłowski w punkt. Kozub do swojego środkowego Jakuba Kochanowskiego. A ten z równym spokojem co przed chwilą Błoński wykręca nadgarstkiem do prawej strony. Trafia w boisko. 23 do 21. Ależ niewiele brakuje Spale do wyrównania. Ależ mało mają czasu, żeby doprowadzić do remisu. Czy wytrzymają jedni i drudzy presję? To jest esencja siatkówki. To jest creme de la creme pierwszej ligi. To jest Damian Domagała w polu zagrywki. To jest Spała goniąca Gieksę. I Gieksa starająca się uciec Spale. Sobański. Masłowski to podbija. Goni to Fornal. Czy zaryzykuje Kochanowski? Zaryzykował. Została ta piłka po stronie Spały. Fornal będzie wykręcał. To Kalebka nie dał się oszukać. Walczą, żeby nie przejść. Sobański nie kończy. Kwolek dołem. Fornal na skrzydle nie skończy. Bo ta piłka przeszła na stronę Katowic. I Karol Butryn wyprowadza swój zespół na pierwszą piłkę meczową na wagę zakończenia tej ligi. To jest ten moment, w którym nic więcej nie trzeba już powiedzieć. Ja zachowam ciszę, wsłuchajmy się w odgłosy trybun i popatrzmy na zawodników. Jeszcze nie teraz. 24 do 22. Tomek Kalemka posyła piłkę w aut. Druga piłka meczowa dla GKS-u Katowice. Teraz mają zdecydowanie lepsze zadanie, bo muszą przyjąć i skończyć. Zobaczmy. I jeszcze się broni spalska młodzież. 24 do 23. To jest ostatnia piłka meczowa, którą będą mieli. Taką, którą jak skończą, to wygrają ligę. Aż się zaciąłem z tych emocji. Ostatnia piłka meczowa, którą jak skończą, to wygrają. Więcej taryfy ulgowej nie będzie. Jeśli nie skończą tej akcji zawodnicy z Katowic, to będziemy mieć tu grę na przewagi. No i Grzegorz Słaby mógł zrobić najlepsze, co teraz właśnie się dzieje.
wziąć czas dla swojego zespołu, wybić spałę z uderzenia i liczyć na to, że zepsują zagrywkę po przerwie. ...24-23, tutaj po mojej lewej stronie aż gęsto od fotoreporterów, dziennikarzy, którzy chcą wychwycić bohaterów dzisiejszych meczy jak najszybciej. Ale ten mecz może jeszcze chwilę potrwać. Obaj trenerzy typowali wynik 3-1 na wywiadach przedmeczowych. Spała już na pewno nie wygra 3-1. Gieksa ma jeszcze szansę, ale muszą skończyć tą akcję. Tomek Fornal, nie chciałbym być w głowie tego młodego zawodnika. A serwisowy Tomek Fornal doprowadza do remisu 24-24 i ten mecz i ten playoff zaczyna się od nowa. I teraz to kibice zespoły przykryli swoim dopingiem całą halę. Ależ spokój, ależ opanowanie Tomka Fornala. Mariański, teraz jest przyjęcie w zespole z Katowic, Butryn, kiwa, jest asekuracja w zespole zespały, jest atak Kwolka, jest asekuracja Fiałka, Mariański wystawia arcyważną piłkę do Butryna, a Butryn to kończy ze stoickim spokojem, 25-24, nie wiem, która to już będzie piłka meczowa, nie ma to większego znaczenia, ale znowu Gieksa ma szansę zakończyć tą ligę. Teraz zadanie mają dużo trudniejsze, bo muszą się bronić. Karol Butryn! Lekko Fornal w punkt, Kozub do Kochanowskiego, a ten niczym Butryn przed chwilą ze stoickim spokojem obraca do linii. I mamy stan 25-25. Czy ktoś w najśmielszych snach mógł się spodziewać, że będziemy mieć takie emocje tutaj na zapleczu Ekstraklasy? Jakub Kochanowski. Błoński do boku boiska, goni piłkę Fiałek. Błoński z drugiej linii, kiwa za blok. Dali radę, ale za darmo na drugą stronę oddali zawodnicy zespoły. Sobański, lekki atak. Miał tylko Kozupa naprzeciwko siebie. A przecież Kozup nie jest najwyższym zawodnikiem w swoim zespole. Więc siłą nie trzeba było zdobywać tego punktu. Spokój też na twarzy Sobańskiego. 26-25. Kolejna piłka meczowa. Rafał Sobański. I Rafał Sobański jest już w powietrzu, poszedł mocno Masłowski, złe to było przyjęcie, czy zatrzymają Domagałę, jest kiwka, Januszewski na trzeci metr, Butryn, czy to skończy? Nie skończył, piłka jest w aucie. Nie wiem, czy Karol Butryn nie pomylił się w najgorszym momencie dla swojej drużyny. Bo co prawda jest stan i inicjatywa cały czas jest po stronie gospodarzy, ale ta akcja na pewno zostanie w głowie tego młodego zawodnika. Jeśli Fiałek będzie chciał go odbudować tej akcji, to może być ciekawie. Sobański na trzeci metr. Nie, Błoński będzie atakował. Masłowski, czy dotknie piłka sufitu? Nie dotkła. Kwolek zderzył się z sędzią. I teraz zawrzało tam pod siatką. Wszyscy zawodnicy doskoczyli teraz, żeby tu nie było żadnych kartek. Ochrona się pojawiła na hali. No myślę, że to by było coś przedziwnego, jakby ochrona musiała odsuwać zawodników od siebie. No Kwolek zderzył się z sędzią. Do sędziego doskoczył drugi trener Spały. W jego obronie wyskoczyli trenerzy GKS-u. Zaraz potem znaleźli się tam wszyscy zawodnicy obu drużyn. Proszę, ochrona tam teraz będzie pod barierkami. Będziemy chronić sędziów. Nieważne, 27-26, Paweł Pietraszko, piłka meczowa, GKS Katowice. Kwolek do boku boiska, Kozub do Kwolka. Kwolek nie kończy, ale piłka leci na drugą stronę. Czy skończy jeszcze raz Kwolek ten atak? Skończył pod linię 9 metra, 27-27. Szkoda, że nie mam ciśnieniomierza. Chętnie bym sobie zmierzył puls teraz. Bartek Kwolek. I więcej mówić nie trzeba.
To była bardzo mocna zagrywka Fiałek. Dał radę to wystawić Boński, ależ teraz skończył ważną piłkę. Norbert Huber aż popatrzył na sędziego. Nie wiem, czy domagał się nieczystego odbicia, czy tak po prostu popatrzył w niebiosa z pytaniem, jak to weszło. Boński wyprowadza swój zespół z ogromnej opresji. 28-27. Kolejna piłka meczowa. Fiałek lekko, Masłowski w punkt. Będzie kończył Fornal. To jest aut! To jest aut! To jest aut! GKS Katowice mistrzem pierwszej ligi sezonu 2015-2016. Szampanami wleciali nam tu działacze GKS-u na boisko. Zapomnieli, że nie powinni tego robić. Trzeba wytrzeć parkiet, żeby ktoś na koniec nie skręcił nogi w tym wszystkim. W każdym razie, szanowni państwo, ogromne podziękowania za niezwykłe serce i kawał zdrowia, jakie włożyli ci młodzi zawodnicy w walkę. To nie jest jeszcze koniec tego meczu. Myślę, że wszyscy tu na hali łącznie z nami się już, może nie ucieszyli, ale odnotowali zwycięstwo gospodarzy, a tutaj sędziowie dopatrzyli się jednak jakiegoś przewinienia po stronie Katowic i to jest punkt dla Spały, 28-28. Trzeba posprzątać tego szampana, który tu się pojawił na boisku, więc mamy przerwę w grze. No chyba tego nikt się nie spodziewał. To pokazuje, jaka tu jest presja, jakie tu jest ciśnienie w Katowicach na zwycięstwo tej ligi. Wszyscy już myśleli, że jest po meczu. Natomiast tutaj trzeba grać dalej, a przede wszystkim trzeba wytrzeć boisko z tych płynów wyskakowych, które się pojawiły na parkiecie. No niesamowita historia, która na pewno zapadnie na długo w pamięci obu zespołów. Myślę, że to przykryło nawet mój komputer, który został zniszczony podczas jednych z meczów pomiędzy tymi zespołami. Panu Tadeuszu, naszej narodowej epopei, był taki symboliczny motyw czarnej polewki, którą, że to wręczano kawalerowi, który otrzymał odmowną odpowiedź od swojej oblubienicy za to, że nie przyjęła jego propozycji za mąż pójścia. Tak mi się pomyślało, czy taką czarną polewką nie będzie ten szampan, który został wylany tutaj na parkiet GKS-u Katowice, który jest przyczyną przerwy, jaką mamy w meczu. I przypadkiem, czy ta przerwa nie wybije z uderzenia rozpędzony zespół gospodarzy, który przecież myślami miał już na szyjach złote medale pierwszej ligi. A tutaj nie dość, że trzeba zdjąć te medale, które nigdy na ich szyję przecież nie powędrowały jeszcze.
w barwach GKS-u Katowice, to jeszcze trzeba posprzątać własną część boiska. A najgorsze jest to, że po tym wszystkim trzeba będzie wrócić do gry. I moje zasadnicze też pytanie jest takie, czy jakieś konsekwencji z tego tytułu nie wyciągną sędziowie? Na pewno opóźnienie w gry, chociaż ciężko to powiedzieć, grom na czas, należy odnotować w protokole meczowym. Ale czy to może skutkować jakimiś stratami punktów czy setów? Nie podejmuje się w żaden sposób oceny. To jest dobry pomysł, żeby sponsorzy zasponsorowali nam jakąś płytę ochronną na sprzęt. Chociaż powiem szczerze, że bardzo się cieszyłem, że ta piłka mimo wszystko trafiła w mój komputer, bo jakby poleciała 2 cm wyżej, trafiłaby mnie w twarz, to podejrzewam, że nie mógłbym już tak płynnie mówić jak teraz. Chyba dobiega końca ta niewymuszona przerwa, nietechniczna. Mamy stan na tablicy 28-28. Patrzę teraz z uporem maniaka na sędziego, czy za tym jego malutkim wąsem pojawi się jakaś decyzja karząca gospodarzy. Byłoby głupio, gdyby to wszystko zaczęło rozgrywać się niesportowo. Za linią 9 metra jest Norbert Huber. 28-28. Jeśli ochłonęli Państwo przed monitorami, to czas podnieść sobie ciśnienie. Gramy na przewagi. Stawką jest zwycięstwo w pierwszej lidze. Huber, Mariański, problemy z przyjęciem. Błoński na podwójnym bloku kończy z wykorzystaniem rąk blokujących. To była bardzo ważna akcja dla gospodarzy na wytrzymanie presji tego szampana, który mają pod nogami, który na pewno gdzieś tu się już unosi w powietrzu. 27-28. Michał Błoński. To jest piłka meczowa, kolejna na zakończenie tej ligi. Gwizdy ze strony kibiców zespały. Błoński zaryzykował, Masłowski w punkt. Kozub uruchamia, proszę, Jakuba Kochanowskiego, który minął no jakieś 15 cm ręce Kalempki i skończył bardzo mocno. 28-28. Kto wytrzyma tą wojnę nerwów w Katowicach? Nikt nie stoi. Nikt nie powinien też siedzieć. Nikt nie siedzi. Nikt nie powinien też siedzieć przed komputerami. Domagała, Sobańskiego. Fiałek uruchamia Butryna. Butryn dostał piłkę na siatkarskie samobójstwo. Bo nie dość, że nisko, nie dość, że płasko, nie dość, że nie do antenki, to jeszcze na blok. Patrzyłem, czy nie dotknie tam, nie przejdzie pod siatką. Ostatecznie 30-29. GKS Katowice, kolejna piłka meczowa, Kalempka w taśmę. No te błędy mogą w końcówce się zemścić. Zwłaszcza, że idzie tam Tomek Fornal na zagrywkę, który może nie zdobywa dużo asów serwisowych, ale na pewno kilka razy odrzucał rozgrywającego od siatki. A przecież Karol Butryn nie może kończyć każdej piłki. 30-30. Mariański utrzymał przyjęcie, uruchomiony Sobański. Oj, bardzo blisko są zawodnicy zespoły punktowego bloku. Na razie te piłki o ich blok wychodzą na aut, ale lot tej piłki wychodzącej na aut nie przypomina lotu piłki celowo uderzonego w blok aut. Raczej to jest takie nabicie z nadzieją, że się uda. No nic, zostawmy tą siatkarską diagnostykę na boku. 31-30. Karol Butryn, jakby to skończył asem serwisowym. Zamilkłem. Skończył. GKS Katowice. 32. SMS PZPS spała. 33-1 w meczu numer 5. Tiebreak. Nie tiebreak. Set dla gospodarzy. Mecz dla gospodarzy, cały playoff dla gospodarzy. GKS Katowice już na pewno mistrzem pierwszej ligi sezonu 2015-2016. Cieszą się gospodarze, historyczny sukces w tym klubie. I myślę, że dla wielu zawodników w tym zespole też pierwszy raz złote krążki za Wisną na szyjach. A zawodnicy SMS PZPS Pała ze smakiem muszą patrzeć na radość gospodarzy. Z
starają się jeszcze rozmawiać z sędziami, ale to już nie zmieni ich decyzji. Tak się bawią mistrzowie pierwszej ligi. Grzegorz Słaby tonie w objęciach Petera Divisia. Masłowski jeszcze chciał doskoczyć na drugą stronę siatki. Nie wiem, czy do fotoreportera, czy do kogoś z zawodników. No, niepotrzebne są te emocje na koniec. SMS PZP Spała zrobił ogromną robotę, dochodząc do finału pierwszej ligi. I na pewno należą im się ogromne gratulacje za kawał serducha, o tym już mówiłem, i zdrowia, jaką zostawili na parkietach pierwszej ligi. Tak więc gratulujemy, przecież ci chłopcy mają po 18-19 lat. Strach pomyśleć, co będzie w przyszłych sezonach. Niech to wszystko skończy się naprawdę z podniesionymi głowami, bo nikt tutaj nie ma się czego wstydzić. Każdy walczył jak równy z równym. Za chwilę będzie też ceremonia wręczenia medali, które właśnie wjeżdżają. Paweł Papkę tutaj symulował mi, że upuszcza puchar, ale by było, jakby się poślizgnął na tym szampanie tutaj w Katowicach i rozwalił trofea dla klubów. W każdym razie zaraz będziemy mieć ceremonię wręczenia pucharów i medali, co w piękny sposób zakończy nam ten sezon. To na pewno nie jest przyjemne uścisnąć pod siatką ręce z drużyny przeciwnej, która za chwilę będzie zdzierżyć złote medale, ale to jest siatkówka. Tutaj nie ma remisów. Ktoś musiał wygrać, ktoś musiał przegrać. Jeszcze MVP przecież trzeba wręczyć. Lecą zawodnicy GKS-u do swoich kibiców teraz. No piękne obrazki. Na pewno takich chcemy oglądać zdecydowanie więcej na halach siatkarskich, które są wypchane po brzegi. Gdzieś tam stratowany nasz operator kamery. Wypchana po brzegi hala Kolejarza w Katowicach była świadkiem no, fenomenalnego pojedynku. No, było tu wszystko. Były kartki, były emocje, była walka, było zaangażowanie, a za chwilę będą mi medale. Oczywiście nie wolno tutaj w żaden sposób ujmować żadnej ze stron wyniku, natomiast ja w takiej chwili chciałbym przytoczyć słowa Roberto Santilliego, który zanim obejmował zespół z Będzina, wypowiadał się na temat zwycięstwa w Mistrzostwach Świata polskiej reprezentacji. No i on powiedział, że wejść na szczyt jest ciężko, ale pozostać na tym szczycie jest zdecydowanie ciężej, bo teraz każdy będzie chciał w przyszłym sezonie bić tych, którzy walczyli o najwyższe laury sezonu poprzedniego. Więc duże teraz wyzwanie przed zawodnikami nie tylko SMS PZP Spała, ale i GKS-u Katowice, żeby ten sukces utrzymać i pokazać, że to nie był przypadek. Na trybunach skandują kibice Grzegorz Słaby, no bo to jest trener, który w poprzednim sezonie wprowadził ten zespół z drugiej ligi do pierwszej ligi. Wtedy występowali pod nazwą Czarni Katowice. Natomiast teraz jako GKS Katowice pod dowództwem tegoż samego trenera sięgają po mistrzostwo pierwszej ligi. Mam statystyki z całego meczu przed oczami, ale czy to ma jakieś znaczenie? Liczby nie grają już roli. Troszkę nam się tu przedłuża ta ceremonia, więc spróbuję zapytać o jakieś szybkie komentarze zawodników GKS-u Katowice, zanim zawisną te żółte krążki, złote krążki na ich twarzach. Łapiecie mnie?
Mogę o kilka słów komentarza? Się nawinąłeś jako pierwszy, tylko musimy tutaj przejść. Bartosz Mariański jest razem z nami. Powiedz mi, jak to się grało, mając taką klejącą podłogę pod nogami? No ciężko, fakt. Tutaj trochę za wczesna radość, no ale na szczęście mogliśmy później otworzyć te szampany już na spokojnie, także dobrze, że tak się stało. Ale też trzeba oddać jakby dziennikarską obiektywność, że ten mecz mimo wszystko rozegrał się sportowo, a ten szampan nie pomógł żadnej, ani nie przeszkodził żadnej ze stron. No tak, dokładnie rozegrał się sportowo i tutaj troszkę szkoda, że zawodnicy SMS-u no tak się rzucili później na sędziów, no jednak przegrać też trzeba umieć, ale mimo wszystko trzeba im oddać klasę sportową, bo to co pokazali na boisku... Ja myślę, że to pokazuje emocje, jakie tutaj były, bo podejrzewam, że jakbyście przegrali tutaj, to też raczej byście nie zwiesili głów, tylko te emocje by dalej buzowały. No to było fantastyczne widowisko. I co teraz w przyszłym sezonie? No, jeśli chodzi o moją osobę, to ja zostaję tutaj na najbliższe 2 lata jeszcze, także w następnym sezonie też będę i myślę, że tutaj trzon zespołu będzie chciał być utrzymany, także... A na kolejne transfery trzeba poczekać. Plus liga czy pierwsza liga? Tego nie wiemy, naprawdę. Słowo honoru. Chętnie bym powiedział, że to będzie plus liga, ale nie chcę kłamać, nie chcę nikogo tutaj oszukiwać, bo nie wiemy. Dobra, bardzo ci dziękuję. Spróbujemy jeszcze kogoś wyciągnąć do wywiadu. Wyłowiłem go. Karol Butryn. Nie wiem, jaka była skuteczność w ataku, ale chyba w tych najgorszych momentach, oprócz tej chyba na skończenie seta, tej jednej z tej zagrywki, to ciągnął pan niesamowicie, co było widać w tej geście sympatii z Grzegorza Słabego mecz. Jak to wyglądało z pana strony? Bardzo się cieszę, że mogłem pomóc drużynie, bo większość sezonu spędziłem na ławce, także jestem bardzo szczęśliwy, że pomogłem właśnie w tym akurat meczu. Jakie to jest uczucie, wchodząc w powietrze, wiedząc, że jak skończę, to mamy złoto? Nie myślałem nad tym dużo, po prostu starałem się wykonać jak najlepiej elementy i tyle. Okej, no i to samo pytanie co do Bartka Mariańskiego, no co dalej? Zobaczymy, teraz jest na to czas, trzeba myśleć teraz, podjąć decyzję. A w najbliższej przyszłości co będziecie robić za 2 godziny? Za 2 godziny? Nie wiem, będę odpoczywał. Jasne, na pewno będziecie odpoczywać. No dobra, jedyna niepowtarzalna okazja, kilka tysięcy osób oglądało transmisję. Większość dopingowała z racji tego, że gramy tutaj w Katowicach, drużyny z Katowic. Możesz ich pozdrowić. Bardzo serdecznie chciałem was wszystkich pozdrowić i zapraszamy na następny sezon. Bardzo dziękujemy, ale zostańcie z nami, spróbujemy jeszcze wyciągnąć kogoś do wywiadu, bo mamy tutaj przerwę w ceremonii, więc nie rozchodzimy się nigdzie. Okej, jesteśmy na wizji. Ja mam takie metaforyczne pytanie. Czy pracował pan w firmie budowlanej jako murarz? Nie zdarzyło mi się, choć dzisiaj szło dobrze, kleiło się w bloku, no. Takie ściany na lewym i prawym skrzydle. No jeśli Karol Butryn kończył wszystko w ataku, to pan zatrzymał najważniejszych atakujących spały dzisiaj. No cieszę się bardzo, że dzisiaj akurat był ten dzień, gdzie w tym bloku się kleiło, bywa to różnie, bywają mecze, gdzie dochodzi się, a atakujący nie pasują, że biją przez skrzydłowy, obijają ten blok. Dzisiaj na szczęście bardzo, bardzo dobrze mi się grało w bloku i super, i wygraliśmy. Słychać rozśpiewanych kibiców za naszymi plecami. Jak znajdujecie taką grupkę na waszych trybunach? Ja jestem w ogromnym szoku w ogóle, co tu się dzieje na trybunach, że tylu kibiców z piłki nożnej przyszło i jest taka atmosfera, szczerze mówiąc. Chyba jeszcze przy takich kibicach nie grałem, a grałem rok temu w Nysie, więc tam też są dobrze kibice. No dobra, no to sama możliwość podziękowania wszystkim tym kibicom, okiem kamery. Dokładnie, chciałem podziękować tym kibicom, którzy tutaj się zgromadzili dzisiaj i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie te trybuny będą co mecz tak zapełnione. Dziękuję bardzo. Dzięki. Widzę, że podesty są już gotowe.
Dziennikarze też powoli zaczynają się odsuwać w kąt, więc myślę, że możemy skupić się na tym, co za chwilę będzie się działo na środku. Są medale. Ostatni moment, żeby przypomnieć. info@itvzawiercie.pl. Wysyłajcie maile z pytaniem, w zasadzie z odpowiedzią na pytanie, czy jesteście za, czy przeciwko zamknięciu ligi. My podsumujemy wyniki głosowania. Postaramy się też jakiś gratis zdobyć tutaj od klubu dla osób, które wezmą udział w tym głosowaniu. No i zobaczmy. Bohaterowie, gladiatorzy siatkarskich igrzysk sezonu 2015-2016. SMS PZPS Pała. Miejsce drugie. Gratulujemy bardzo serdecznie. Niesamowity wyczyn. Nadzieja polskiej siatkówki w przyszłych sezonach będzie opierać się na potencjale sportowym tych zawodników. Bardzo wielu z nich jest już absolwentami. Jak tak z głowy przytoczę, to na pewno Ziobrowski, Kwolek, Kozub, Masłowski, Fornal chyba też, a więc w zasadzie zawodnicy, którzy stanowili o sile tego zespołu, więc robi się dużo miejsca dla graczy, którzy gdzieś tutaj za moimi plecami oklaskują swoich kolegów na trybunach i ogromna odpowiedzialność, żeby udźwignąć ich sukces. Natomiast z drugiej strony zawodnicy GKS-u Katowice już nie mogą się doczekać wejścia na najwyższe miejsce podium rozgrywek pierwszej ligi. No i oczywiście oklaski dla Sebastiana Pawlika, bo na pewno nie miał łatwego zadania ogarnąć te młode temperamenty. A tak klaszczą o podest zawodnicy GKS-u Katowice, rozgrzewając go do czerwoności. SMS PZPS Spała, drugie miejsce sezonu 2015-2016. Bardzo serdecznie gratulujemy. GKS Katowice, zwycięzca ligi. GKS Katowice w Cugach wygrał rundę zasadniczą z pierwszego miejsca. Najpierw odprawili bardzo szybko KPS Siedlce poza play-offy, potem trafili na Espadon Szczecin. Trochę bardziej się męczyli, ale mimo wszystko w trzech pojedynkach doszli do finału. No i w finale SMS PZPS Spała. Aż 5 spotkań potrzebowali zawodnicy obu drużyn do ostatecznego rozstrzygnięcia wyniku tego meczu. Ostatecznie tutaj w Katowicach to GKS Katowice zawiesza na swoich szyjach złote krążki mistrzostwa pierwszej ligi. I myślę, że to jest też ogromny sukces dla Grzegorza Słabego. W zeszłym sezonie wprowadził ten zespół z drugiej ligi do pierwszej ligi. Pamiętam, wcześniej rywalizował z Espadonem Szczecin. Realizatorowi się otworzyło okienko, gdzie jest napisane 4,5 tysiąca osób ogląda transmisję. Zapomniałem sprawdzać te komunikaty, więc pozdrawiam Marcina. Grzegorz Słaby, na pewno historyczne zwycięstwo i historyczne zwycięstwo dla Petera Dibisia, który przecież debiutuje w roli drugiego trenera. Miałem okazję rozmawiać z tą parą trenerską na wyjeździe w Spale. Mają dość mocno podzielone obowiązki organizacyjno-sportowo-taktyczne i widać, że to im zagrało. Gratulacje dla tej pary trenerskiej, gratulacje dla tego zespołu. I teraz zaczną się pojawiać pytania, co dalej? Co dalej z transferami, co dalej z plus ligą?
co dalej z formą w przyszłym sezonie, co dalej z zamknięciem i otwarciem Plus Ligi. Jakub Kochanowski odbiera puchar za drugie miejsce. Kapitan zespołu Zespały. No nie widać radości na twarzach tych zawodników, nie ma co się dziwić, bo najwyższe podium było na wyciągnięcie ręki, ale powinni się cieszyć, bo z 14 zespołów, jakie wystartowały w pierwszej lidze, 13 ją skończyło, jeden się wycofał, a oni pokonali wszystkich oprócz jednego. Wielkiego GKS-u, który teraz w postaci kapitana Macieja Fiałka odbiera z rąk prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej Pawła Papkę puchar zwycięstwa w pierwszej lidze. No to są piękne chwile, bo wszyscy ci, którzy mieli okazję zobaczyć, jak wygląda praca zespołu sportowego od środka, to naprawdę bardzo dużo wyrzeczeń, bardzo dużo poświęcenia. Kilka razy słyszałem, jak zawodnicy leżą na stole rehabilitanta, który stara się ich gdzieś rozmasować. Niejednokrotnie towarzyszy temu bardzo duży ból. Ale to wszystko nie ma większego znaczenia, bo na sam koniec, trzymając puchar i skacząc w tych konfeti w kolorach barw swojego klubu, wszystkie wyrzeczenia stają się historią. Tutaj feta w Katowicach na pewno będzie trwała jeszcze bardzo długo. Hala w Katowicach nie opustoszała nawet o jedną osobę. Cały czas wszyscy dopingują swoją drużynę. No oczywiście pamiątkowe zdjęcia muszą być, gdzieżby inaczej. No i piękne obrazki jeszcze z trybun, dziękujemy, dziękujemy. No myślę, że kibice GKS-u Katowice w świadku kibicowskim nie mają jakichś fantastycznych opinii, ale dzisiaj tutaj wszystko odbyło się w duchu sportowego, duchu sportowej rywalizacji. O, to ja. Patrzę cały czas, co się dzieje tutaj. Peter Dziwisz z wielkim duchem wziął taki wdech powietrza. Ucieszył się, bo na pewno obciążenie psychiczne i sztabu trenerskiego i zawodników było ogromne. No jestem bardzo ciekaw, w jaki sposób zawodnicy będą celebrować to zwycięstwo. Trzeba obserwować Facebooki tych zawodników, czy się nie pojawią jakieś zdjęcia. Na pewno nie dam im możliwości, żeby coś, co się pojawi ciekawego w sieci, za szybko z tej sieci zniknęło. Oczywiście wielkie gratulacje dla zawodników też Zespały, którzy teraz schodzą z parkietu. Patrzę, czy wychwycę gdzieś Bartka Kwolka jeszcze, żeby go zapytać o parę zdań komentarza, ale wydaje mi się, że chyba już nie ma przyjmującego na sali. Został Tomek Fornal, więc postaram się jeszcze Tomka Fornala poprosić o kilka słów komentarzu. Sztab trenerski jeszcze został. Sebastian Pawlik jeszcze coś analizuje po tym meczu. Natomiast bardzo chciałbym osobiście na ręce zawodników Spały złożyć podziękowania za walkę.